Drogi widzu, mój podcast Pogaduchy nie ma na celu propagowania ani gloryfikowania zachowań czy podejścia do życia moich gości. Ukazuje tylko ich perspektywę. Jeśli doceniasz naszą pracę, chciałbyś wesprzeć kanał i przy okazji powiększyć garderobę o coś unikatowego, zapraszam do zakupu koszulki na pogaduchy.store. Jesteśmy na live, kurwa, tak. Aktywiszczy nie mam. Tak. Aktywiszczy, bez aktywiszczy. Nie przychodzę. Nie. To ja uważam, że ta poprawność polityczna jak najbardziej na nie. Co, no dzień dobry. Witaj. Fajnie, że przyjechałeś. Daleko. Jakby nie patrzeć daleko. Nieco 300 kilometrów. No, że my jesteśmy w centrum, to można powiedzieć, że zewsząd jest do nas daleko, ale może też być i blisko. To zależy, jakby kto patrzył. Powiedz mi, jak ja mogę cię w ogóle przedstawić? Jako właściciel Swingers Clubu, jako prezes Swingers Clubu, jakbyś to... Nie, prezesem ujął? Na pewno nie. Prezesem można być stowarzyszenia albo partii. Okej. Okay. Właściciel, tak. No, właściciel, współwłaściciel, bo nie tylko jestem właścicielem. To jakby jedna strona medalu, a druga to chyba też gdzieś tam Swingers mimo wszystko. Okej, czyli wcześniej też korzystałeś z imprez, byłeś jakby czynnym uczestnikiem. Okej, czyli może dalej nie jesteś. Bardzo czynnym, ale... Korzystasz. Korzystam, tak. Z tego, okej. Okay. Zgłosiłeś się głównie do mnie z tego powodu, że parę osób z twojego klubu przedstawiło mój ostatni, jakby jeden z ostatnich podcastów, tak, z jednym z uczestników. No i według nich, według ciebie, gdzieś tam jest no, dosyć absurdalny, tak? Znaczy, zgłosiłem się, bo się wkurwiłem, przepraszam. No nie, no jasne, no to wprost. Na wejście powiem, że będę wulgarny, bo to już ostrzegałem. Zgłosiłem się dlatego, że dowiedziałem się od naszych gości o twoim podcaście, odsłuchałem go I trochę mnie zagotował, zresztą nie tylko mnie, bo właśnie naszych gości też, ponieważ wydaje mi się, że był, no jest mocno przekłamany po prostu, znaczy inaczej, może nie jest przekłamany, bo nie wnikam w wiarygodność twojego gościa. Tworzy przekłamany obraz imprez w swingers klubach. Dobra, no to... Więc będę adwokatem diabła. Dobra, to zróbmy dzisiaj. Tak. Jesteś w przedziale wiekowym 30, 40, 40, 50. 35, 45. Dobra, spoko. Ty jesteś w stałym związku. Tak. Długim. Bardzo długim. Dobra. Szczęśliwym. No to teraz... To najistotniejsze. I słuchaj, kwestia taka. Wyargumentuj to. Jeśli jesteś w stanie, z czym najbardziej się nie zgadzasz, z tym moim ostatnim jakby podcastem, mm-hmm. tak? Mm-hmm. No i żebyś tak wyłożył kawę na ławę po prostu, tak? Dobra. Że no to i to według ciebie to jest bullshit, takiej sytuacji no nie może być, to działa, funkcjonuje w inny sposób, tak wiesz, żeby fakty przedstawić, dobra. Tak? Potem będziemy gdzieś sobie to tam... Pierwsza chyba najważniejsza dla mnie rzecz to jest przedstawienie klubu. Znaczy ja też nie będę obiektywny, bo to z góry mówię, bo po pierwsze jestem właścicielem, więc jakby z założenia nie chcę się źle wypowiadać o tym miejscu, ale poza tym nie mam podstaw, żeby się źle wypowiadać. Po drugie mam kupę szczęścia w życiu, tak mi się przynajmniej wydaje, chyba w przeciwieństwie do twojego poprzedniego gościa. To znaczy ja będąc jako gość, a i uczestnicząc od kilku lat co tydzień w imprezie, no nie spotkały mnie na szczęście takie rzeczy, o jakich on opowiadał. Nie cytując, nikt mi się nie spuścił na oczy, nikt mi się nie spuścił do drinka, nigdy nie widziałem, żeby ktoś wciągał kreski w klubie. W ogóle to jest rzecz chyba, na którą w ogóle od tego zaczniemy, bo on tam dość mocno kładł nacisk na narkotyki. Tak. Ja nie jestem, nie mam zbyt wielkiego doświadczenia w narkotykach, natomiast to nawet z logiki wynika, to nie gra ze sobą. Nie wiem, czy widziałeś, czy znasz, poczytałem gdzieś tam wcześniej, przygotowując się trochę do wizyty tutaj u ciebie, jednym ze skutków niepożądanych, działań niepożądanych, czy to metamfetaminy, czy amfetaminy, czy jakichkolwiek twardszych narkotyków, bo nie rozmawiam o marihuanie, bo to jest jakby, ją sobie wyrzućmy spoza, okay.
A czy mówimy o takich narkotykach twardych, tanich, twardych, syntetycznych? Syntetycznych, które są dostępne i chyba popularne. Tam po prostu po nich nie staje. Ale czytałeś, jaki efekt jest za to u kobiet. Jest tam zupełnie odwrotne. Przy zażywaniu jakby środków twardych, tak? Tych szybkich, tak, w one prochu. Tak, odczuwają... Kobiety, że tak powiem, są bardziej uległe i czują, ich doświadczenia seksualne są dużo większe, można wejść w pułapkę. No, wiesz, nie jesteś kobietą, więc nie możesz powiedzieć, tak? Nie testowałem, ani nie wiem, czy po nich staje, czy nie staje. Ale to tak działa. Jeśli chodzi o mężczyzn, tak? No bo to już od razu będę ci przedstawiał fakty. A jeśli chodzi o mężczyzn, nie powiem ci na pewno, jeśli chodzi o amfetaminę, to tak, jest problem ze stójką. Jeśli chodzi o jakieś kryształy, to tam jest chyba coś pomiędzy, to wszystko zależy, jaki jest syntetyk, ale z tego, co wiem, to po kokainie takich problemów nie ma. Więc jeśli zostajemy tu przy twardych, ja się z tą zgodzę, jest tutaj część prawdy, na pewno jeśli chodzi o amfetaminę, metamfetaminę, no to tu jest problem, tak, no panowie mają problem ze wzwodem. To się z tą zgodzę, 100%. Więc jakby no do tego miejsca to po prostu mi nie współgrało, ale z jednej strony dobra, jakby mamy oddziaływanie, ale z drugiej strony będę teraz nie jako właściciel, tylko jako gość wielu klubów polskich i zagranicznych. Ja tego nie widziałem. Znaczy jakby dobra, zdarza się, żeby też nie tworzyć jakiejś lukrowanej rzeczywistości. Nawet u nas w klubie widziałem faceta, który no ewidentnie był naćpany, tak? Był naspidowany jak... No jak odrzutowiec F-16, no. Delikatnie rzecz biorąc. Ale to jest gdzieś tam promil, odsetek, nie wiem, 1 na 100, 1 na 1000. To nie jest norma, a w podcaście było przedstawione, że w ogóle na taczkach wożą dragi i kreski są wciągane z kutasem. No, tak kurwa nie jest. No, ja rozumiem. Tylko teraz to jest coś, co domyślam się, że większość osób z twojego środowiska też jakby nie zrozumiało. To jest też, co ja z tobą rozmawiałem przez telefon na ten temat, tak? Głównym założeniem mojego gościa było przedstawienie jakby wszystkich sytuacji takich troszeczkę jakby albo bardzo negatywnych, tak? Mhm. Tylko ze względu na to, żeby gdzieś ustrzec, tak jak on sam też powiedział, głównie kobiety. Jakie sytuacje mogą się wydarzyć, tak? I żeby też były świadome, a nawet jeśli one chcą, tak? Pójść do takiego klubu swingerskiego, to niech sobie zdają sprawę z pewnych zagrożeń. Tak jak powiedziałeś, są różne kluby. Tak jak rozmawialiśmy jeszcze troszkę wcześniej. Zagrożenia są wszędzie. Ja moje dziecko uczulam, że jeżeli idziesz do klubu, wyjechała na wakacje, gdzie była sama w miejscowości dość mocno imprezowej, to chociaż jeszcze nie jest w wieku chodzenia po klubach, tysiąc razy jej powtórzyliśmy przed wyjazdem, że jeżeli kupujesz gdzieś coś do picia, kupujesz sok, czy u dorosłych ludzi idziesz do klubu, nie zostawiasz tego drinka. I patrzysz jeszcze, jak on jest przygotowany. I nie ma znaczenia, czy to jest McDonald's, czy to jest klub nocny, czy to jest dyskoteka, czy to jest swingers klub. Oczywiście. Zasada bezpieczeństwa jest wszędzie ta sama. Wydaje mi się, znowu będzie subiektywne, ale mam wrażenie, że jak chodzi o podsypywanie tabletki gwałtu i całą resztę, skala problemu jest dużo większa w zwykłych klubach niż w swingers klubach. Bo tam musisz, bo tam te dziewczyny idą się do zwykłych klubów, dziewczyny idą się pobawić, tak? Nie jest ich głównym założeniem seks. Więc trzeba, jeżeli sobie nie radzisz, bo jesteś, nie wiem, brzydki, śmierdzisz, albo sobie nie radzisz ze złożeniem dwóch zdań, żeby tą dziewczynę poderwać i skończyć z nią u siebie w mieszkaniu, no to musisz się odwoływać do tabletek gwałtu, podsypywania i takich rzeczy. I innych chorych akcji, nazywajmy rzeczy po imieniu. Bo jesteś zwykłym zjebem. Jak idziesz do swingers klubu, dziewczyny, które idą do swingers klubu, raczej nie ma potrzeby, ja nie mówię, że tak się nie dzieje, że tak nie ma, ale nie ma potrzeby ich podsypywać, bo one tam przyszły dlatego, bo tego chcą, tylko się postaraj. Tak, i to jest to, o czym też mówiliśmy, tak, że niektórzy single, coś ja mówiłem z moim poprzednim gościem, jest część singli, którzy są totalnymi frustratami i nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu z kobietą graniczy z cudem, tak, bo oni na przykład nie potrafią, nie są świadomi, to jest to też... My się w sumie troszeczkę jakby zaśmialiśmy, tak, że idąc do takiego klubu, no to jest to chyba logiczne, że idzie się tam w jakimś konkretnym celu. To nie jest
kurwa, nie idzie się tam z kimś, żeby sobie wypić kawkę, herbatkę i sobie porozmawiać, chociaż też tak chociaż można. Właśnie, tu chociaż się też tak można, dziwić, tak, ale chodzi o to, że no raczej ludzie idą tam w konkretnym celu, tak, no raczej łóżkowym, do jakichś pewnych doznań, tak, żeby gdzieś tam no, poczuć, okay, wiesz o czym mówię, więc sam fakt tego, no już powinien dla takiego mężczyzny być no troszeczkę jakby łatwiejszą drogą, no, po to się gdzieś tam idzie też, tak? Dlatego mówię, no mnie to akurat zraziło. To też odróżniamy kluby zwykłe od klubów swingerskich, ten, tak? Ten problem narkotykowy, z którym twój gość się spotkał, no dla mnie nie istnieje, albo jest jakimś w ogóle, mówię, promilem w morzu fajnych rzeczy i świetnych rzeczy, które się tam dzieją. I ja nie zauważyłem tego problemu. Natomiast nie wiem, nie chce mi się wierzyć w to, że w polskich klubach którykolwiek z właścicieli odważyłby się na brak reakcji. Tam było takie sformułowanie, że panowie z grubymi portfelami nie zostali upomnieni. On widział, oczywiście zgłosił obsłudze, bo widział i zgłosił i obsługa nie zareagowała. No, do tego stopnia mówisz, dla ciebie to jest kuriozalne, bo wiem, że nie tylko u nas w klubie, tylko w innych klubach też tak jest. Mamy swoich gości, których znamy, z którymi się dobrze znamy, bywają u nas często i oni są troszkę na naszą prośbę, naszymi oczami w tym klubie. Bo wiadomo, że ja jako właściciel nie zobaczę wszystkiego, bo mam dziewczyny na barze, które są zajęte, bo ja przyjmuję i oprowadzam gości, nie jestem w stanie chodzić i być wszędzie, przy założeniu, że wiadomo, że nikt nie ma w takim miejscu monitoringu, więc bardzo często, i to nie tylko u nas w klubie, tylko w innych klubach też z tego, co rozmawialiśmy, prosimy naszych zaufanych gości, że jeżeli widzą cokolwiek nie tak, to zgłaszajcie od razu to nam. Nie chce mi się wierzyć, żeby była brak reakcji, bo są panowie z grubymi portfelami. No to jest w ogóle dla mnie... dla ciebie to jest absurdalne, tak? Absurdalna, obca sytuacja, ale to nie tylko w Polsce, bo tak jak ci wspominałem, byłem w Berlinie, byliśmy w Austrii, byliśmy w Czechach, odwiedziliśmy klubów od Holandii, naprawdę, naprawdę sporo i ja nie widziałem tego problemu. To jest druga rzecz, którą się nie zgadzam z podcastem, to jest wielka przepaść między zagranicą, Europą Zachodnią a nami. Tej przepaści nie ma. Te imprezy dla mnie wyglądały tak samo, jak chodzi o zachowanie gości, bo ja nie mówię, jest przepaść na przykład, raczkujemy w kategorii ubioru mężczyzn, to znaczy Europa Zachodnia, jeżeli wymagamy od kobiet stroju erotycznego i dziewczyny faktycznie się gdzieś tam starają, tak, ubierają ładną bieliznę, sukienki seksowne, a facet przychodzi w bokserkach albo w naciągniętym podkoszulku, no wygląda to słabo. Europa Zachodnia, faceci, gdzieś tam ten rynek ubrań erotycznych dla facetów jest dużo szerszy i tam dużo więcej jest osób męskiego grona i ubranego adekwatnie do imprezy. Ale to jest jedyna różnica, którą widzę, nie? To... Dobra. To moje pytanie jeszcze teraz brzmi o atrakcyjność. Bo na pewno to też słyszałeś w tym podcaście, jak wygląda średnia atrakcyjności i u kobiet, i u mężczyzn. Będę jak na debacie politycznej ci powiem, że świetnie, że usłyszałem to pytanie. Nie ma czegoś takiego jak atrakcyjność. Nie ma czegoś takiego jak atrakcyjność, bo zaraz ci wytłumaczę dlaczego. Na przykładzie, mam nadzieję, że żaden z naszych gości nie odbierze tego do siebie, ale prowadząc to już ładne kilka lat, poznałem tak ogromne spektrum upodobań naszych gości. Jest tak masakrycznie szerokie, że nie odważę się, żeby powiedzieć o atrakcyjności, ponieważ to nie jest uniwersalne określenie. To, co się podoba tobie, nie musi się podobać mi. Znam gości, którzy, jeżeli zobaczą dziewczynę, która wygląda jak lalka Barbie i ma zrobione sztuczne piersi, to im cieknie ślina i to jest absolutnie ich typ kobiety. A znam jednego z naszych gości bardzo dobrze, który wygląda, jakby go sam Michał Anioł dłutem haratał. Kolokwialnie. Naprawdę jest mega przystojnym, mega wygadanym, mega fajnym gościem, a on lubi dziewczyny większych rozmiarów, dużo większych niż kanon piękna, a najlepiej jak są nieogolone. No w porządku, ja się z tym zgadzam. Ja się z tym nie zgodzę, że nie możemy określić atrakcyjności, wiesz. Powiem ci tak, jest coś, co może być ze smakiem,
Może być coś, co nie jest ze smakiem. Okej, to zgadzam się. Tak zgadzam, ustawione pytanie, super. Zgadzam się z tobą, że jeden może wolić większe kobiety, drugie mniejsze, tak? Gdzieś tam chudsze, szczuplejsze, zgrabniejsze, ale nie wyobrażam sobie, że nie ma czegoś takiego jak atrakcyjność. To jak, słuchaj. Użyłeś słowa smak i to jest świetne, świetne określenie. U kobiet 99% kobiet ze smakiem, tak. One są mniejsze, większe, grube, chude, małe, duże, nie ma, różne, ale 99% piękne ubrane, na pewno zadbane, kobiety pachnące. Bardziej. Tak, u facetów trochę inaczej to wygląda, niestety. I tutaj bo ja będę dzisiaj dość mocno uderzał i chyba dość często uderzał w singli, bo to jest w ogóle temat rzeka. Nie, nie, niestety nie pozytywnie, bo single to... o ile to są w ogóle single w większości, ale do tego też wrócimy. No single niestety to jest coś, co może jeszcze faktycznie tutaj nas odróżnia na tle Europy Zachodniej. Jest 30% facetów, których byśmy chcieli, a 70% facetów to są faceci, którzy po prostu nie wiedzą, po co tu przyszli, co to jest za miejsce i totalnie nie rozumieją jakby idei czyli, swingu. Nie? Czyli zgodzisz się na przykład z moim poprzednim gościem, że no, frustraci, nie. Tak? W jakiś sposób? Nie, może nie frustraci, natomiast jeżeli przychodzi, wiesz, jeżeli przychodzą pary, bo tu jakby musimy rozróżnić jeszcze jedna rzecz na początku, to w ogóle od tego, jak możemy jeszcze zacząć. Klub swingerski w 99% opiera się na parach. Głównym naszym targetem, brzydko mówiąc, albo pożądanymi gośćmi to są pary, nie single. Singielki, ja się śmieję, że są trochę jak jednorożce, czyli wszyscy wiedzą, że są, ale nikt ich nie widział. Jest ich absolutnie najmniej i to jest, nie wiem, na 100 osób 2-3 dziewczyny, które będą jako singielki. To jest taka proporcja, mniej więcej. Trzon klubu to są pary i każdy klub zabiega o to, żeby tych par było jak najwięcej, bo to na nich się opiera. Dodatkiem do par są single i też nie, ja przynajmniej nie bywałem na imprezach takich, gdzie by była sytuacja taka, o jakiej on mówił, czyli tam, że jest 30 facetów i żadnej kobiety, nie? To raczej... Znaczy, on powiedział, ja że wtedy były zamawiane prostytutki, tak? No ale to już też rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, że to jest strzał kolano dla takiego klubu. Że powiedział też od razu, że tego klubu już nie ma, ponieważ to się może wydawać marketingowo dobre, natomiast w tym środowisku, w środowisku swingerskim, gdzie nie ma reklamy, gdzie jedyną formą reklamy to jest cicha reklama, to są polecenia, to są znajomi znajomych, bo to jest dość hermetyczne środowisko, dość wąskie. Zła opinia, a prostytutki taką opinię stworzą, zła opinia jest równią pochyłą do tego, żeby ten klub zamknąć za pół roku i zresztą on to potwierdził. Tego klubu no tak, już, tego nie, ma, klubu nie? Już to, nie ma. To nie jest klub działający. A czy ty zdarzyłeś, albo słyszałeś kiedyś o takim klubie, który zasięgnął takich praktyk? Nie, o swingers klubie nie. Żeby zasięgnął... Żeby korzystał z usług zawodowych prostytutek. Ja nie widziałem, nie wiem, nigdy mi się nie zdarzyło... Czy też nie słyszałeś nawet? No nie słyszałem, no bo... No ale skoro mówisz mi, że no wiesz, że to jest strzał w kolano, no to też chyba na jakiejś podstawie, tak? Tak to rozumiem. Wizerunkowo, ponieważ nawet w rozmowie z naszymi gośćmi gdzieś tam całkiem niedawno... była jakaś organizowana duża impreza, gdzie miało nie być u nas jednej pary, która w końcu się u nas trochę niespodziewanie pojawiła, nie? I rozmawialiśmy 2 tygodnie wcześniej, że ich nie będzie, bo będą na jakiejś tam dużej imprezie. Nie klubowej, to od razu zaznaczę, że nie był to klub, nie? I ja mówię, że kurde, no miało was nie być. Ona mówi, że właśnie dziewczyna z tej pary mówi, że gdzieś tam ją doszły słuchy, że na tej imprezie mają być panie, które są tam zatrudnione do rozkręcenia tej imprezy, a ona nie chce być z nimi utożsamiana i dlatego jakby wypisała się z tej imprezy i po prostu tam nie poszła. Nikt nie chce być utożsamiany z prostytutką, która, jeżeli idziesz na taką imprezę, to idziesz po to, żeby się dobrze bawić, a nie... Poza tym, dla kogo te prostytutki by miały być?
No, głównie dla facetów, tak? No ale to nam nie zależy. Głównie dla facetów, głównie myślę, że pary też korzystają, tak? No bo tak, ty prowadzisz ten klub, tak? No jak najczęściej, jak przychodzi sobie para? Najczęściej dobierają singla, czy raczej pożądana jest singielka? Nie ma reguły. Nie ma reguły. Czyli nie ma reguły. Czyli można byłoby powiedzieć, że i pary, i single mogliby na tym skorzystać. Nie, no bo raczej jak przychodzi... Stracić, bo teraz jest, załóżmy. Idei swingu. Dobra, ja wiem, ja to rozumiem, no ale wiesz, teraz mówimy jakby o tej kwestii marketingowej, która mogłaby mieć miejsce. Biznes, który jest quasi klubem, a quasi burdelem, tak? Wchodzimy w jakiś byt totalnie z kosmosu. No jasne, ale jak... To nie ma nic wspólnego ze swingiem. Swing to, tak brzydko... są pary, swing to są single, swing to są singielki, a układy, znowu to jest kolejne spektrum, które poznałem dzięki temu miejscu, dzięki tym ludziom. To jest ogromne spektrum upodobań. To nie jest tak, jak zadałeś pytanie, jak to się jak dobiera. Nie? To nie ma. Mamy pary, które... W sensie dobiera. Chodziło mi jakby... Ja chciałem zapytać jakby o atrakcyjność w kontekście takiego, czy... Bo każdy człowiek jest w stanie stwierdzić, czy ktoś jest atrakcyjny, czy nie. Nawet ty jako facet jest w stanie stwierdzić, czy dany, powiedzmy, facet, tak, może podobać się większej ilości dziewczyn, czy też mniejszej, tak? Mhm. To o tym może świadczyć otyłość, twarz, jakieś, powiedzmy, nie wiem, inne rzeczy, tak? Więc uważam, że atrakcyjność jak najbardziej jest mierzalna dla każdego. Okay, ale to ci powiem. I teraz szczerze, wracając jakby do tego tematu z tymi prostytutkami. Jak sobie taki, powiedzmy, pan, załóżmy, że jest taka sytuacja, tak? Właściciel jakiś zamówi sobie panie kurwy, tak? Żeby one, powiedzmy, zamówi, to jest poważny sex temat. Workerki, rozumiesz, to jest poważny temat, człowieku. To są sex workerki, a nie kurwy, tak? Przepraszam. Polityczna. Przepraszam, kłaniam się nisko, mam nadzieję, że żadnej pani kurwy nie obraziłem. Kurwa, dobra. I słuchaj, i załóżmy sobie, że jest taka sytuacja, że jako właściciel, nie mówię o tobie, tak? Tylko przykładowo jest sobie jakiś tam pan X. Zamawia sobie te panie kurwy, żeby one rozkręciły ten interes, no to przecież te panie nie będą mówiły, że no ja jestem prostytutką. Więc jak, powiedzmy, zweryfikować, powiedzmy, takie pary, które przychodzą, są w stanie zweryfikować, czy no ta kobieta jest prostytutką, czy to może jest ten właśnie jednorożec, ta singielka, nie, to, który to, wspomniałeś. To jest przede wszystkim, co cechuje naszych gości, co ich cechuje, co mnie ujmuje w nich od zawsze, nieprzerwanie, odkąd jakby wlazłem w to środowisko. Wlazłem, brzydkie słowo. Wchodziłeś. Wchodziłem, tak. To jest lepsze chyba. A propos, można wchodzić, tak. No, wiadomo. To jest dobre słowo. Wieloznaczeniowe. Jak wchodziliśmy z partnerką w to środowisko, ujmuje mnie otwartość i szczerość tych ludzi. Taka szczerość normalna. I teraz jak mówisz o atrakcyjności, 90% naszych gości w klubie to są tacy po prostu fajni, normalni ludzie. Ja wychodzę, jestem osobą palącą, wychodzę na papierosa przez klub bardzo często, widzę przedział samochodów, które podjeżdżają, nie? To jakby one trochę określają status, no nie wiem, czy status społeczny, brzydko powiedziane, ale jakby dobra. Nie, no taki finansowy, społeczny, wiesz, no, finansowy jak najbardziej, dobra. Tak? Widzę Passata B5 z 2000 roku i widzę Teslę za 3,5 sety. Nie ma. Rozstrzał ludzi jest tak mega szeroki, że to są po prostu normalni, fajni ludzie. Takich, jakich spotykasz na ulicy, takich, jakich dla mnie będą fajni, będziesz się uśmiechał. Znaczy, ja się śmieję, wiesz, w kontekście takim, no bo ja wierzę w to, że oni są fajni. To są panie z Biedronki, tak samo jak powiedział to mój... To są sędziowie, prokuratorzy, policjanci, panie z Biedronki, ludzie. Panie z urzędu. Ale to jest dalej też to, co powiedział mój poprzedni gość, że jeśli chodzi o rozstrzał, jeśli chodzi o klasy społeczne, jest no, tak szeroki, tak, że naprawdę można... z nim zgadzam, nie? Można to, na... to jest jedna rzecz, która się zgadzam, bo on też jakby rękami, nogami, ja myślę, że on wcale tak do końca jeszcze nie wyszedł z tego środowiska, zresztą sam powiedział, że ma konto na znanym portalu, więc jakby... No, znaczy ja ci powiem tak, szczerze, też podejrzewam, że tak może być,
Ale mam jakby inne jakby swoje kwestie. I właśnie co do tego portalu też, właśnie wracając też szybko, bo mówiłeś, że takie niektóre sytuacje, no to jeśli chodzi o narkotyki, że one nie istnieją, że ty ich nie widziałeś, w sensie może nie istnieją, nie chcę ci też wrzucać, nie chcę ci wrzucać czego w słowa jakby twoje, ale tak jak ty to ująłeś, że ty tego nie widziałeś. Znaczy ja nie jest to, może i tak, nie to, że nie widziałem, nie jest to problem, który warto podnosić do rangi głównego problemu klubu. Bo jest to jakby poziom tego problemu, wydaje mi się, jest na takim samym poziomie, ewentualnie niższym, a to jest już subiektywna moja ocena, niż w zwykłych klubach muzycznych, tanecznych, dyskotekach. No dobrze, teraz tak wracając do tego, co mówił mój gość, co mówisz ty, ten znany portal, o którym nie będę też wspominał, tak, to forum tak zwane, to z tego, co mi wiadomo, ja tam nie jestem, ale dostawałem różne screeny na przykład od mojego gościa, który był wcześniej, a i też różne dowody na takie rzeczy. No bo nie będę mówił, no gdzieś mnie to też zaciekawiło w kontekście takim, no że czasem no tam są absurdalne rzeczy, tak? Jak wszędzie. Jak wszędzie. No to na tym forum to jest też jakby, no nie jest rzadki temat, tak? Jest zupełnie osobny dział, który... Że takie sytuacje jak najbardziej mają miejsce i że, no nawet żeby nie przytoczyć taki jeden... że no, było dosypane coś do drinka jednej z partnerek. Z jednej, była para, jedna partnerka miała coś dosypane, no i tam właśnie jest tam szeroko właśnie opisane, że no raczej więcej tam ich noga powiedzmy nie postanie, tak? Że no, że nie za dobrze. Słuchaj, no ja też nie będę bronił wszystkich i świecił oczami za wszystkich. Ja nie mam pewności, że u mnie taka sytuacja się też nie wydarzyła. Raz nam jedna z par, która do nas przychodzi, coś takiego zgłosiła, tak? Że mają podejrzenia, że ostatnio jak u nas byli, to coś takiego się mogło wydarzyć, wskazując nam, na kogo mamy zwrócić szczególną uwagę. Ale to ci mówię jakby, że też mamy tych... No, że takie sytuacje mają gdzieś tam miejsce. Mogą. Ja nie powiedziałem, że teraz absolutnie wracam. Tego nie ma i to jest święte towarzystwo, które w ogóle brzydzi się narkotykami. Absolutnie nie. Ale w korporacjach... Jest z tego, co słyszę, nie pracuję w korporacji, więc też nie mogę tego jakby... W każdym środowisku, nawet czy magazynierzy, czy założę się, że prokuratorzy też nie chcę rzucać. W każdym środowisku na pewno znajdą się ludzie, którzy zażywają. Tylko do czego ja też no, zmierzam, tak? Ten poprzedni podcast, tak, mój gość zaznaczył, myślę, że co najmniej ze 3 razy, tak? Że to ma być przestroga dla osób, które chciałyby się zdecydować pójść do takiego klubu, żeby wiedziały, jakie mogą przytrafić się zagrożenia. To jest pierwsza kwestia, tak? I druga, też powiedział po pierwsze o narkotykach, ale też drugie, że jeśli ludzie z problemami kwestii emocjonalnej, tak jak wspomniał sam na swoim przykładzie, że myślał, że swing i chodzenie do takich klubów zaraz po ciężkim jakimś tam rozstaniu, gdzieś powiedzmy nieudanej miłości, nie jest w żaden sposób lekarstwem, a jedynie może pogłębić ich problemy. I tu się też chyba z nim zgodzę i to jest kolejna rzecz, którą więc jakby... też, żeby... Bo też chciałbym jakby nakreślić, tak, dlaczego ten materiał jakby tak powstał i... Jaki był tego powód? Bo jasne. To nie było tak, powiem ci tak, ja kręcąc ten materiał i zapraszając tego gościa, nie miałem na celu przedstawienia, że kluby swingerskie to jest kurwa shit, wy tam w ogóle nie wchodźcie. Ja jestem zdania, że na przykład moja noga tam nie powstanie, ponieważ no ja nie mam takich preferencji. Na ten moment, nie wiem, może za jakieś kurwa 30 lat, 40, może mi się zmieni, może jednak, nie wiem, no dożyję tego kryzysu wieku średniego, tak? Coś mi się powiedzmy zmieni. Ale to nie jest, to nie jest efektem kryzysu wieku średniego. Znaczy, ja sobie tylko tak zarzuciłem. Znaczy generalnie ja sobie tylko tak zarzuciłem. Bo to jest temat chyba w ogóle na osobny podcast. Ja też nie chcę się kreować na guru swingerskie. Ja jestem bardzo daleki od tego. Ja uważam, że... Ale jesteś właścicielem, jesteś wewnątrz i na pewno dużo możesz o tym opowiedzieć. Będąc jako obserwator, natomiast z doświadczenia własnego, to myślę, że gdzieś tam pewnie można by nazwać, że raczkuję, jak chodzi o moje wizyty jako gość, nie? Natomiast... to jest rzecz, która motywacje gości, którzy się u nas pojawiają...
i tyle, ilu mamy gości, to tyle jest ich motywacji. I jedna rzecz jest na pewno najważniejsza i tu się zgodzę z twoim poprzednim gościem. Jeżeli ktoś traktuje wizytę w Swingers Clubie jako panaceum na swoje problemy, no to nie, no to tak nie działa, nie? I no nie bardzo. To nie bardzo i to nie jest to miejsce. Dla nas, zresztą rozmawialiśmy przed jeszcze nagraniem, dla nas osoby w twoim wieku nie są wymarzonym targetem, bo żeby się dobrze bawić w tym miejscu, do jakby poczuć klimat, dobrze się czuć i w pełni skorzystać z tego miejsca, bez zazdrości, bez na następny dzień, wiesz, przegadywania, bez kłótni, no bez wszystkich, całej negatywnej otoczki, która jest, to naprawdę trzeba się doskonale znać, bezgranicznie sobie ufać i wtedy tak, i to jest przedział wieku, jakby miał wyciągać bardzo, bardzo statystycznie, to jest między 35 a 45 lat. To jest jakby nasza grupa docelowa, grupa, w którą wy uderzacie. Najbardziej interesuje, żeby nie było, powiedzmy, jakichś tam problemów, tak? I dzięki której przede wszystkim świetnie się te imprezy fajnie wyglądają, bo oczywiście, że to jest, uogólniam bardzo mocno, zdarzają się młodsi, którzy się świetnie bawią, zdarzają się starsi. I dużo starsi. I też się świetnie bawią. Więc ja nie zamykam jakby klubu, wiesz, między 35 a 45. Ale jeśli mówisz, że statystycznie to jest jakby tak, tylko dla najczęstsza to jest, grupa. To jest ta grupa docelowa, która nas najczęściej odwiedza. To są ludzie, którzy się najlepiej u nas bawią i którzy potrafią się bawić przede wszystkim. Potrafią z tego korzystać. I może dzięki temu te imprezy fajnie wyglądają. Okej, okay, a zgodzisz się z twierdzeniem mojego poprzedniego gościa, że większość singli, którzy przychodzą, mają takie podejście, że jeśli on zapłacił, to musi skorzystać. Że jakby kwestia tego, że dla, powiedzmy, singli, tak? Co sam powiedziałeś, że to też jest taki target, no nie jest do końca interesujący was jako kluby i przede wszystkim uczestników. Tak. Single są konieczni, bo to jeszcze musimy wrócić. Ale też sam powiedziałeś jeszcze przed rozmową, my teraz też do tego wrócimy, jasne. Przed rozmową, że są nawet imprezy, które są wyłącznie tylko dla par, przez złe doświadczenia, powiedzmy, singlami. No pewnie, tak? Pewnie, znaczy ja, tak mi się wydaje, że to jest jakby główna motywacja. I też macie takie, że są tylko pary, tak? Tak. No ale czy zgodzisz się właśnie z tym faktem, że część właśnie singli, jeśli przychodzi i stwierdziło, że zapłaci, no to oni muszą dostać to, co po nim przyszli, że niektórzy, nie będąc świadomi jakby definicji tego swingu, przychodzą tam z myślą, że no, ja zapłaciłem, to pokorzystam, jakby traktują to troszeczkę jak taki mini burdel. Ale to mówię jakby z perspektywy singla, tak? Ja nie mówię, że to jest burdel, tylko że oni mogą wychodzić z takiego przeświadczenia. I to jest, i jakby wracamy do... pewnie się część osób na mnie obrazi teraz z naszych gości. Zadałeś pytanie, czy ich jest dużo? No niestety większość. Myślę, że jakbym miał to procentowo określać, to jest pożądanych dla nas singli, czyli fajnych chłopaków. Ja nie oceniam wyglądu, to też, żeby znowu była jasność. Tylko chodzi o tą kulturę, lubi, tak? To jest to, co ty mówisz. Ale właśnie singli, którzy wiedzą, co to jest za miejsce, po co tam przychodzą, to jest 30%. My mamy trochę łatwiej może, bo my mamy... wypracowaliśmy sobie mechanizm obronny, czyli po pierwsze mamy na każdą imprezę limitowaną liczbę singli, mamy ograniczoną liczbę miejsc i staramy się, żeby ich było zawsze dwa razy mniej niż par, bo to jest, jeżeli to jest, mówimy o zwykłej imprezie, a nie jakiejś tam tematycznej typu gangbang albo gdzie te przewagi mogą być, ten stosunek może być zachwiany. Mówię o zwykłej imprezie, o klasycznym swingers party. Staramy się tą proporcję utrzymać na poziomie takim, żeby singli było dwa razy mniej niż par, które są. Nie mówię kobiet, tylko par. I teraz te pary, które nie lubią singli, nie są przez nich osaczone. Te pary, które lubią singli, po to tu przyszły, dla nich sobie też tego fajnego singla znajdą. Więc to jest pierwsza rzecz, która nam działa i się sprawdza. Druga rzecz jest taka, że nie można wejść, jak zresztą do większości klubów, nie można wejść do swingers klubu po prostu z ulicy. Większość klubów wymaga rezerwacji albo rozmowy telefonicznej, albo rezerwacji mailowej. I tu mamy kolejny mechanizm wypracowany. Jakieś tam weryfikacji? Wystarczy w mailu, moja partnerka zadaje 5 prostych pytań.
ja w rozmowie telefonicznej też bardzo łatwo jestem w stanie wyłapać, czy to jest ktoś, kto chce, żeby nas odwiedził, czy no niestety właśnie to jest taka osoba, jak ty mówisz, czyli która pomyliła burdel ze swingers klubem, płacę żądam. To jest rzecz, z którą będę walczył i na to sobie nie pozwolę, bo to tak nie działa. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi, ale tak jak mówisz, no zdarzają się niestety takie sytuacje, stąd ty niestety musisz ich weryfikować. I to dlatego jest to samo. Stąd wypracowaliśmy sobie ten mechanizm, ale znowu wypracowaliśmy go dlatego i większość klubów prowadziła też te rezerwacje. Trochę to też COVID wymógł i jakby już to zostało jako dobra praktyka, nie? Te rezerwacje. I to zostało, bo to się sprawdza. To właśnie po to, żeby uniknąć imprezy takiej, gdzie, jak twój gość opowiedział, jest 20 gości nad jedną bawiącą się parą, która jest 30 centymetrów od twarzy, wali sobie konia. No, absurdalna sytuacja. Dla nikogo niemiła, nie? Ja... No, to jest to moja reakcja, myślę, że była również adekwatna. Ja byłem w Czechach w takim klubie, gdzie też właśnie był na umór brzydką. Wiesz, no, z punktu widzenia biznesowego powinniśmy wpuszczać wszystkich. No bo pieniądz to jest pieniądz, tak? Jak się najlepiej zarabia. Ale no, niestety. Moim zdaniem, subiektywnie, to jest równia pochyła. To jest coś, co spowoduje, że te pary przestaną do mnie przychodzić. No bo ja w pewnym momencie jest to niesmaczne, tak? Bo ja już tego klubu nie odwiedzę. Byłem tam raz i mi się tam nie podobało. Ale to też jest zajebiste w klubach i w całym środowisku, że to jest tak samo jak z twoim podcastem. Jeżeli komuś ktoś oglądnie jeden odcinek i mu się nie spodoba... To go nie oglądnie. Nie musi. Więcej. I nie musi, tak? Jeżeli się komuś nie będzie podobało u mnie, to on już mnie też nie odwiedzi. Ale znajdzie sobie miejsce, znajdzie sobie klub, w którym będzie mu się podobało. Lubi przewagę singli, to sobie taki klub znajdzie. Lubi imprezy tylko dla par, to na taką imprezę przyjdzie. To jest... Bo trochę odniosłem wrażenie takiego wylewania żali przez twojego poprzedniego gościa. I dziwię się, że aż 8 lat to ciągnął, skoro było tak źle, skoro się skończyło psychoterapią, ale to jest moja ocena, jakby nie polemizuję. Nie? Jasne, skoro... zaraz do tego dojdziemy. Też to jest, odniosę to jest, się wiesz, do tego. To, ja wiem, że to uzależnia, nie? Ale jak każde uzależnienie, gdzieś tam, dobra, powiedział sobie stop bardzo późno, ale skoro nie powiedział, rzecz, która mnie gdzieś tam trochę zabolało, za dużo powiedziane, bo jakby... Ale dobra, rzecz, dla której też jestem tutaj, nie powiedział nic dobrego podczas tego podcastu, bo powiedział, że okej, on chce przestrzec singielki czy kobiety, które tam przychodzą, no jakby dobra, tu się jesteśmy w stanie zgodzić i jestem w stanie mu przybić piątkę, ale czy on powiedział cokolwiek dobrego o tych imprezach, oprócz Madrytu czy Mediolanu, już nie pamiętam. No tam o Madrycie chyba dobrze Madrycie, się tak, wypowiadał, że jest całkowicie klubach, co nie? innego, tak, że tam jest całkowicie inny jakby, że to faktycznie, ta definicja swingu ma faktyczne przełożenie na atmosferę w klubie, no nie? Ja się czuję jak czy u nas z naszymi gośćmi, czy jak jadę do klubu jako gość. Naprawdę to są ludzie, których widzę pierwszy raz na oczy, a rozmawiam się z nimi trochę jak z tobą, czyli jakbyśmy się znali 4 lata, 5, my 10, specjalnie nie? stwarzamy taką atmosferę tutaj. Nasz realizator jest takim, że tak powiem. Jesteś sztuczny, nie? Nie jesteś sztuczny, bo to by było łatwo wyłapać. Tak samo jak łatwo jest wyłapać. Słuchaj, chodzi o to ten luz, nie. Tak? No. Nie znamy się, jednak ta rozmowa jest bardzo luźna. No, mimo wszystko. No, i więc... tak samo jest w klubie. Bardzo otwarci ludzie z różnych warstw społecznych. Wszyscy trochę gdzieś tam odziani ze strefy komfortu, tak? Bo jakby paradujesz w bieliźnie. Więc to już masz zaburzoną trochę strefę komfortu w kontaktach międzyludzkich, ale znowu wszyscy równi. Też kwestia, jak to się mówi... Wiedzy o swojej własnej wartości. Samooceny. Piękne. Dobre, mądre słowo, trzeba zapisać. Więc ale... wiesz, ale zgadzam się z tą. Tak, to też są gdzieś niektórzy ludzie, gdzieś muszą właśnie wyjść, niektórzy muszą wyjść ze swojej strefy komfortu, tak, żeby bardziej się tam wpasować, no, żeby no, to, pewnie... To skraca dystans. Też, fajniejsze jakby, doświadczenia. Tak, to nie jest mój pomysł, bo jakby chodzenie w bieliźnie w klubie, oprócz tego, że to ma jednak mieć charakter erotyczny, to gdzieś tam skraca ten dystans. Ja sam miałem z tym duży problem, jak byłem pierwszy raz jako gość. Gdzieś tam mentalnie nie do końca czułem się komfortowo paradując w samych bokserkach, a nagle się okazało, że to jest plus, a nie minus. Nie? Jak już przekroczyłem próg klubu. Tutaj jak to się mówi, no to jak dzieci, no nagość, tak, no wyzwolenie takie, no po prostu no sobie dziecko lata tak, jest no szczęśliwe. No.
Tylko tak jak mówię, no trochę mnie raziło w tym podcaście to, że nie było nic pozytywnego. Nic pozytywnego powiedzianego. A ja naprawdę widzę lwią część pozytywów, a gdzieś tam te sytuacje niefajne, to jest margines, są marginale. Zresztą dostałem na znanym portalu... dostałem wiadomości od naszych gości, którym znowu ja twój podcast rozesłałem. Nie, żeby jakby odsłuchali, bo ja lubię słuchać innych, lubię poznawać ich zdanie, nie zawsze się z nim zgadzam, ale lubię słuchać ludzi, z nimi rozmawiać. I dostałem wiadomości, że po przesłuchaniu twojego podcastu, ja ci to potem pokażę, jak skończymy, że przesłuchałam podcastu, to jest akurat od singielki, i jeżeli tak faktycznie jest gdzie indziej, no to u was jest zajebiście. Drugi para nam napisała, że jeżeli faktycznie to jest prawda, co goś opowiada, no to większość klubów w Polsce powinna mieć napis na drzwiach, że ludzi z problemami nie wpuszczamy, żeby sobie to ograniczyć. Uwierz mi, że rozmawiałem z ludźmi, którzy może to źle zabrzmi, ale są... naście lat w środowisku swingerskim i są bardzo aktywnymi członkami tego środowiska i oni mają podobne zdanie o tym podcaście jak ja. Znaczy nie o podcaście samym w sobie, tylko o tym, co ten gość opowiada. To jest nierealne. To są marginalne sytuacje, które pewnie się zdarzają, ale dla mnie przynajmniej, może to jest, znowu mówię, moje subiektywne odczucie, było to przedstawione przez niego jako norma, która zryła mu beret, co skończyło się psychoterapią, przyczyna skutek. A tak nie jest. To są fajni to ludzie. To są, dobra, to teraz szybko odbijam piłeczkę. Jeśli ktoś chodzi przez 8 lat, tak, do tych klubów, no tak on sam powiedział, że no niektóre imprezy były dobre, tak? On mówił o tym, że były takie imprezy, gdzie poznał naprawdę ciekawych ludzi, z którymi mógł tam porozmawiać, tak? Kończyło się jeśli, tylko na rozmowie, nie? To jest tłumaczenie się. Jeśli 8 lat on był tam, tak? No to no chyba jak przez 8 lat ci się coś, nawet przez rok, jak idziesz gdzieś jakieś miejsce i ci się nie podoba, no to przestaniesz tam chodzić. Więc jeśli on chodził 8 lat, tak, no to jest to chyba logiczne, że no były też imprezy, które mu się podobały, tak? Szczerze mówiąc na to liczę, tylko zapomniał o tym powiedzieć. To jest jakby... dla mnie to było gdzieś tam wychodziło, wiesz, z tej logiki, tak? No ale to, co on, o czym on mówił, tak? Tak dalej zostajemy przy głównym jakby aspekcie, dlaczego ten jakby podcast powstał, dlaczego on przyjechał i co on w ogóle też sam chciał jakby przedstawić, tak? O tych realnych zagrożeniach, jakie mogą ci się przytrafić. I wracając teraz do tego właśnie, że w twoim klubie może być zajebiście. Jasne, ja nawet nie mówię, że nie. Może okaże się, że twój klub jest w ogóle najlepszy, tak? Jeśli chodzi o to. W moim klubie może być zajebiście dla X, dla pana X, a pan Y wyjdzie niezadowolony. No tak, no ale wiesz, tutaj jak mówisz o tych opinii. Wyboru, teraz jest... wracając do tego, ja dostałem na przykład dwa maile, jedno było chyba od pary, a jedno chyba od singla albo od samej kobiety, nie chcę cię skłamać, bo tam różnie się podpisywali. I tam było opisane, że to nie miało miejsca, to. Ja jednego z maili wysłałem do tego mojego gościa, który był. No i bardzo szybko to uargumentował, nawet dostałem pewne dowody, że no, abstrakcja, że no, ta osoba, która mi wysłała tego maila, tak, że no faktycznie ona może była w tych super fajnych klubach swingerskich, takie jak są powiedzmy twoje. I dla niej ten obraz był w ogóle, i wiesz, i tam była w ogóle taka czara goryczy w moją stronę, w stronę tego gościa, że jak my możemy w ogóle to tak przedstawiać, to też, no ty się na to wkurzyłeś, tak, że jest tylko ciemna strona przedstawiona, tylko tam naprawdę była taka mocna frustracja w tych mailach, była taka gorycz, że mi się to czytało, że tak powiem, z jednej strony, no, śmiesznie, no zabawnie. Mam nadzieję, że ode mnie w moim mailu tej goryczy nie wyczułeś. Nie, twój mail wyglądał całkowicie inaczej. Ja ci na przykład pokażę jednego z takich mailów. To przeczytasz sobie, wiesz, zobaczysz, jak on był skonstruowany w ogóle. Ale to są tylko ludzie, tak? Oczywiście, to że tak. No i może ktoś... Jednemu może się podobać, drugiemu nie. Jeden przyklaśnie, drugi, że tak powiem, powie, że kategorycznie. Tak? No dziwi mnie, mówię, skoro twierdzi, że to było tak straszne doświadczenie i przeżycie, no dziwi mnie jakby czas trwania. No ale dobra, okej. Teraz inaczej, bo też tak powiedział, wracając właśnie do tamtego podcastu. 8 lat
był czynnym jakby uczestnikiem swingers clubów, tak. Te wszystkie zdarzenia, które były dodatkowo, no to mu troszeczkę, że tak psuły ten smak, dalej uczęszczał, ale chodzi o to, że on tam jak sam powiedział, wszystkie emocje, które towarzyszą ci podczas takich imprez, tak, no to są, myślę, że ogromne wyrzuty dopaminy. A samo jakby przebywanie, stosunki, tak, no, międzyludzkie, no to jakby nie patrzeć, euforia, no każdy raczej kojarzy stosunek z czymś przyjemnym, o ile to nie jest gwałt. Zgadzamy się z tym, no, tak? No tutaj nie ma. Alkohol nie dodatkowo. Alkohol dodatkowo podbijamy, więc w jaki sposób jest to uzależniające? Nie, znaczy to wiesz, na pewno jest uzależniające, tak? Cały to... czas, wiesz, brnąc w to, ciężko jest stamtąd wyjść. Te marginalne sytuacje, gdzie ty mówisz, że to się zdarza rzadko, tak? Albo no, jest to naprawdę jakiś odsetek sytuacji. On je gdzieś tam przeżył. Gdzieś dodatkowo to wpływało jakby na jego. No odczucia, tak? Na jego psychikę. No dobra. Więc to jest długotrwały proces, to nie jest... absolutnie nie oceniam. Wiesz, nie? Bo ty użyłeś takiego sformułowania, że te wszystkie złe rzeczy, to one mu zrobiły dziurę w psychice. A to po prostu dodatkowy nie, element. Nie miałem tego na myśli. Nie, znaczy, nie, tak, no, tak, to, dobra, tak to ująłeś to troszeczkę, nie? Że no chodziło się słowa, przez 8 nie? lat tyle rzeczy i przez to musiał, wiesz, to psychoterapię. Jest jedna z fajnych rzeczy, które mnie nauczyło mnie to środowisko i klub i imprezy, to jest to, żeby nie oceniać, tak? To jest, wracając do tego, znowu do atrakcyjności, wracając i do motywów odwiedzania takich miejsc przez pary, bo ja jakby będę się skupiał na parach. Singlami sobie poradzimy, wyłapiemy tych najfajniejszych. Mam przynajmniej taką nadzieję. Natomiast to spektrum to też nie jest takie, że idziesz, to nie jest kino, gdzie idziesz i musisz oglądać film. To nie jest tak, że idziesz do swingers klubu i musisz się ruchać. Absolutnie nie. Pierwsza zasada, którą on przedstawił, możesz wszystko, nic nie musisz, nic tak? Nic musisz i to jest święte i to nie jest takie pieprzenie po prostu tylko dlatego, żeby było, tylko faktycznie tak jest. I teraz jest grupa ludzi, którzy przychodzą, bo faktycznie chcą się bawić, chcą się wymieniać w różnych konfiguracjach, różne konfiguracje widziałem. 2 plus 2, 8 plus, 3 plus 1, nie ma znaczenia. Jakby okej, okay, im to sprawia frajdę, nic mi do tego, nie? Ja, jakby nauczyło mnie to, przede wszystkim nauczyło mnie to jednej rzeczy, że jeżeli ktoś nie robi mi krzywdy, to niech sobie robi. To niech sobie to robi, nie? I to nie jest, jeżeli coś mnie nie podnieca, to nie znaczy, że to jest norma, bo mnie to nie podnieca. To jeżeli jego to podnieca, super, niech to robi. Jego biznes, byleby nikogo nie przymuszał do tego i nikogo nie namawiał na siłę, nie? Bo to zaczyna się wtedy robić słabe. Druga grupa ludzi, tak jak on powiedział, przychodzi się zresetować, tak? I to są po prostu nasi goście, którzy siedzą i potrafią całą noc przesiedzieć przy barze, przegadać z ludźmi z obsługi. Gdzieś o swoich problemach, gdzieś trochę z życia. Gadać i po prostu się zresetować po całym tygodniu. Nawet jeżeli się nic nie wydarzy seksualnego, to oni wychodzą i wracają do nas za miesiąc, za dwa. Oni są zadowoleni, to była fajna impreza, tego im było potrzeba. Tak, takiego po prostu klasycznego, zwykłego resetu po tygodniu zapieprzania. Trzecia grupa, z którą też tych grup jest naprawdę kilkadziesiąt, takie kilkaset, więc ja tylko ci mówię, są na przykład ludzie, którzy lubią ja nie wiem, czy ja nie lubię słowa fetysz, bo to jest źle nacechowane słowo, ale dobra, mają, ich podnieca to, że ktoś na nich patrzy. Lubią podglądanie. Podglądanie. Tak? Okej. Więc oni nie chcą się z nikim wymieniać, oni się nie chcą ruchać z połową klubu. Oni po prostu fajnie jest, bo mogą spełnić coś, czego nie mogą zrobić gdzie indziej. Mają to miejsce, gdzie mogą przyjść i mogą to zrobić, bo będą podglądani, ale jakby nie ma możliwości interakcji innych gości z nimi. Mamy no, ale nie dostaniesz mandatu, albo nie zostaniesz tak, na to, jak no, powinien. To chyba tak. Wolę jednak mimo wszystko, żeby przychodzili w kontrolowanych do nas warunkach, niż, tak? niż w parku. Chociaż pewnie w parku też jest fajnie. Przychodzi nie wiem, do nie nas... próbowałem. W sensie, żeby mnie nie podglądali, tak? To jest wiesz, kurwa, i teraz, z tym na minę się wjebałem. Przychodzi do nas, ostatnio rozmawiałem i podchodzi do mnie dziewczyna i mówi, słuchaj,
lubię tu do was, bo ja każdego gościa zawsze, to też żeby była, żebyśmy jedną rzecz ustalili, ja każdego pytam, tak jak powiedziałem, ja nie jestem guru swingu, ani nie jestem guru prowadzenia klubu, nie? Ja prowadzę klub dla naszych gości i dzięki nim tylko istnieje. Więc ja ich zawsze pytam przy wyjściu, czy wszystko było okej, czy trochę jak kelner w restauracji, nie? Nie podchodzę do gości podczas minetki, nie pytam, czy smakuje, ale gdzieś tam pytam, czy było wszystko okej, czy... Kurwa, mordo, jakie PH. Nie mogłem się powstrzymać. Nie, no jasne, wiesz, spoko. Wiesz co, ale każdego się pytam, co było nie tak, czy wszystko było okej. Staramy się słuchać naszych gości, jak chodzi też gdzieś tam o aranżację klubu, jeżeli coś remontujemy. No czy no, to jest też kwestia biznesu. No trochę tak, nie? Tak, ale wiesz, przychodzi do mnie, bo do czego zmierzałem? Przychodzi do mnie dziewczyna i mówi, kobieta z pary, i mówi, słuchaj, bo ja mogę u was w końcu być tak głośno, jak mam na to ochotę, bo w codziennym życiu mam teściów piętro niżej, dzieci, pokój obok i ona uprawia seks z mężem, ona się z nim kocha, nie? Z mężem, z partnerem, nieważne, ale u nas może być swobodna. U nas może być głośno, u nas może krzyczeć, może jęczeć, więc nie ma jednej motywacji, jednego złotego środka na udany klub swingerski albo na udany swing. Ja się z tą zgodzę, ale równie dobrze ta kobieta z tym mężem może sobie, nie wiem, wynająć, powiedzmy, pokój w hotelu. Może. Też może sobie krzyczeć, ile chce. I pewnie część osób tak robi. I myślę, że dużo osób też jakby na jakieś takie swoje potrzeby też może znaleźć rozwiązanie. Oczywiście, że tak. Nie? Tylko, że jednym z tych rozwiązań... Na przykład okazał się dla nich klub swingerski. No. Jesteśmy my. I to jest jedno, ja nie deprymuję wynajęcia apartamentu. Ja nie mówię, że wynajęcie apartamentu jest gorsze od wizyty w klubie swingerskim. Nie, ja też nie mówię, tylko mówię, że jest to szereg innych rozwiązań. To, co ci powiedziałem na samym początku, chyba jeszcze jak rozmawialiśmy przez telefon, że jestem ostatnią osobą, która kogokolwiek namawiałaby do wizyty w takim miejscu. To, co rozmawialiśmy przed chwilą na papierosie, naprawdę ta grupa docelowa, trzeba mieć bardzo mocno, tam w poprzednim podcaście padało sformułowanie poukładane w głowie, ale naprawdę trzeba być bardzo poukładanym, trzeba mieć bardzo sobie ufać, zjeść dół, nie wiem, czy może staż nie wpływa na to, tak, bo można się świetnie znać po pół roku, ale u nas dobrze się bawią ludzie, którzy się doskonale znają, doskonale dogadują, i to są najfajniejsi goście. Ci, którzy nie mają problemów emocjonalnych. Przede wszystkim między sobą. I to jest w ogóle temat rzeka. Bo dla mnie nie potrafimy rozmawiać. Nawet w małżeństwie. Ja to dobrze wiesz, że... No takie sytuacje się zdarzają. Jakby mam też osobiście długi staż związku. Nie wyobrażasz sobie sytuacji, żeby nie potrafić się komunikować ze Właśnie swoją partnerką, wyobrażam tak? sobie tą sytuację, w sensie... bo ją przechodziłem, bo ja jestem w swingu dlatego, że w pewnym momencie odważyłem się powiedzieć mojej partnerce, nie od razu, wiesz, nie usiedliśmy na kanapie i powiedziałem, słuchaj, chcę się ruchać z innymi. To nie tak wyglądało. Ja robiłem podchody, ja zaczęło się od bloga w internecie, który znalazłem, który gdzieś tam jej... Udostępniałeś gdzieś tam. Patrz, jak fajnie piszą, nie? Gdzieś tam, ale wiadomo, że każdy też ma, każdy się zna, każdy ma swoje metody na swoją partnerkę i partnera, i dziewczyny mają na nas i my na dziewczyny. Jakaś mini manipulacja, no mów dalej. No, to delikatnie. Co ty powiedziałeś, nie ja? Oczywiście. Gdzieś, wiesz co, gdzieś mam takie wrażenie czasem, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać i bardzo często nawet ludzie będący w związku nie są w stanie sobie powiedzieć o swoich pragnieniach, bo gdzieś wydaje im się, że one są społecznie nacechowane tym, że są negatywne, są złe, bo są, nie wiem, fetyszem, albo ktoś mnie weźmie za zboczeńca. Jedyne, co ryzykujesz, jak już się nauczysz gadać, to że ktoś ci powie nie. Nie, to jest chore, nie podoba mi się to. Albo tak? lecisz to jest, dalej w to, albo to, jest, albo to pragnienie tyle, jest na tyle silne, nic że... Nic ryzykujesz, nie? Jeżeli kochasz drugą osobę, to jakby nie powinieneś się jej też bać powiedzieć o tym, ani ona tobie, ani ty jej, co chcesz, co... Poza tym
mogło tak być, że, bo gdzieś tam to ja byłem tym motorem, który zainicjował w ogóle swing, nie? W naszym związku. To ja trochę przekonywałem moją partnerkę, to ja trochę, no tak jak mówię, ja nie chcę powiedzieć namawiałem, bo to znowu złe słowo, ale to ja byłem tym zagadującym. Mogło się okazać tak, że pójdę na imprezę i nie dźwignę tego, tak? I nie, i powiem, że nie, to nie dla mnie. No w moim przypadku, w naszym przypadku siadło. Jest okej i nawet jest praktykujecie dalej niż było. Ale ja widzę też czasem po naszych gościach, ja każdemu to też powtarzam, to jest u nas pierwszy raz, albo to jest jego pierwsza wizyta w klubie, żeby się absolutnie na takiej wizycie na nic nie nastawiali. Niech potraktują to jako zwykłą wizytę w klubie, w zwykłym klubie cywilnym, a co się wydarzy, to czas pokaże, nie? I są pary, które przychodzą i wychodzą z bananem na twarzy i są przeszczęśliwe, bo nie spodziewały się. To jest chyba słowo, które najczęściej słyszę przy wyjściu naszych gości, że nie spodziewali się tego, że to tak wygląda. Nie spodziewali się koleżeńskiej atmosfery, nie spodziewali się, że można do Ryszarda Rynkowskiego jechać w pociągu przez klub, Gdzie byłem maszynistą, jakby wagony były szczepione rękami, to też żebyś dla jasności, jak na weselu się bawiliśmy. Okay. Są kluby, w których się tańczy, są w kluby, w których się mniej tańczy. Są, każda też impreza jest inna, natomiast to macie różne tematyki. Ale nie, nawet przy takiej samej tematyce jest impreza taka, która do 12, w sensie do 24, jest tą imprezą bardziej taneczną, bardziej zapoznawczą, bardziej do pogadania i gdzieś tam to seksualne rozkręcenie przychodzi później, ale jest impreza, która 21:30, a większość miejsc, większość łóżek, huśtawek i innych rzeczy w klubie jest zajęte. Każda impreza jest inna, nie? To nie da się ocenić. No nie jesteś w stanie ocenić, jak dana impreza, jaki będzie jej przebieg, jak tak? Jak się potoczy. Bo to wszystko zależy od gości. Od gości, dokładnie tak. Więc natomiast mnie ujmuje, tak jak mówię, mnie ujmuje otwartość tych ludzi i taka ich normalność. Ja lubię normalnych ludzi. I teraz tak na szybko jeszcze sobie wrócę do tego, że no ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dwóch partnerów nie jest w stanie ze sobą rozmawiać. Ale też ci mówię już dlaczego. Dlatego, że jeśli dwoje osób nie jest w stanie się porozumieć, nie jest w stanie znaleźć własnego języka, to taki związek nie ma szansy na przetrwanie. Chyba, że no, tak jak ty sam powiedziałeś, no zacząłeś rozmawiać, zacząłeś mówić, zacząłeś próbować znajdować jakby wspólny język. Ja mówię o kwestii nie takiej, że ty masz dane upodobania i jest ci trochę głupio albo wstyd powiedzieć, tak jak powiedziałeś. Tak, często tak jest. Nie? Niektóre rzeczy są przez społeczeństwo nacechowane zbyt negatywnie, że no ty sam czujesz, że to jest trochę nieodpowiednie, ale ty to bardzo chcesz, tak? Tylko ja mówię o sytuacji w związkach, gdzie no dwoje osób nie jest w stanie się komunikować, że to jest, że każde jakby może nie chcę powiedzieć dyskusja, tak? Ale wymiana zdań jest gdzieś przez jedną, a przez drugą stronę nacechowana negatywnie, że to jest gdzieś tam gryzienie się. No i to nie jest na pewno, i na pewno nie powinno. Takie osoby, myślę, że na pewno nie powinny przychodzić w takie miejsce. Nie powinny przychodzić do klubu. Natomiast, wiesz co, jest jeszcze jedna rzecz, którą trochę też obserwuję, nawet wśród niektórych swoich znajomych. Jak wejdziesz na ich profil w mediach społecznościowych, nie? To jest człowieku najbardziej, ja nie mówię o naszych gościach teraz, mówię o cywilnych znajomych. Wiem, o co chodzi. To jest najbardziej cukierkowe małżeństwo, jakie może być. To jest mąż za każdym razem tytułujący swoją żonę, moja najukochańsza, najwspanialsza. No po prostu żygamy tęczą, nie? Zamykane są drzwi w domu i jest całkowicie inna historia. Bo ja znam tego człowieka prywatnie i ja wiem, że on przeruchał pół miasta za jej plecami. Jak tylko nadarza się okazja, to on z niej skorzysta. To jest najnormalniej w świecie słabe. Ja się z tą zgadzam. Więc inny przykład też, my często poruszamy ten temat właśnie social mediów, że to, co my mamy przedstawiane w swoich ekranach, to w ogóle w większej mierze mija się totalnie z rzeczywistością, tak? A częściej pudrują to ci, którzy mają najwięcej problemów. Którzy mają najwięcej problemów. Potrzeby, tak. Ty spokojnie możesz sobie odpalić podcast numer chyba 6 z graczem i drugi z graczem, tak samo z lekkoatletą. On właśnie
parę celebrytek, że tak powiem, przerobił. Różne były sytuacje, tak? Dlatego wiesz, ja chyba, mówię, że ja wolę ludzi, którzy potrafią rozmawiać. To jest to środowisko. To jest na przykład chore dla mnie, nie? To jest małe, wąskie swingersów środowisko w Polsce. To jest mała grupa, to jest wąska grupa. Całe szczęście coraz bardziej się poszerzająca. Coraz więcej widzimy nowych gości, nowych twarzy, którzy chcą... Jedni zostają, drudzy nie. Jednych widzimy tylko raz, drugich widujemy co dwa tygodnie albo co trzy. No dobra, to nie cieszysz się, każdego, nie? Dobra, ale wiesz, cieszysz się, że ta grupa się całe szczęście powiększa z kwestii biznesowej, czy z kwestii, że po prostu widzisz nowe twarze? Nie, cieszę się, że się powiększa. Kwestia biznesowa jest oczywista, bo... No tak, no bo tylko chciałbym wiedzieć, skąd jakby wynika twoje zadowolenie poza jakby kwestią na przykład biznesową, tak? Jeszcze. Bo obydwoje też stwierdzaliśmy i jest to nie do obalenia, że jednak takie miejsca uzależniają. Przebywanie w tych miejscach, korzystanie z tych miejsc. Słuchaj, każda używka nieodpowiednio dozowana uzależnia. Każda. Ja jestem fanem sportów ekstremalnych i wiem, że adrenalina uzależnia, tak? Adrenalina możesz też, tam, wiesz, w różnych jeszcze innych sytuacjach gdzieś sobie tam pobierać. Gdzieś tam, wiesz co, gdzieś tam przesuwasz sobie tą granicę za każdym razem, jak ci brakuje dalej. Natomiast czy hazard, czy alkohol, cokolwiek. Wszystko, jakby, tak? Wszystko uzależnia. To nie tak, że swingers klub cię uzależni. Nie. Zdrowy rozsądek przede wszystkim. I to jest, znowu wracamy do poukładania w głowie, tak? Musisz być poukładany, żeby właśnie nie zatracić się w tym i nie zatrzeć sobie granicy. Nie? To jest... Przede wszystkim być świadomy, tak? Jak to wygląda? Na jakich zasadach to powinno działać? Tak jak mówisz, że wszystko możesz, nic nie musisz. I też być świadomym różnych innych okoliczności, które mogą cię na przykład spotkać. Czy tych milszych, czy nie... Lepiej, żeby ktoś miał wiedzę. Jeżeli jesteś parą, małżeństwem, parą, nieważne, to jest gdzieś tam, nie może się wizyta w klubie swingerskim, czy samo swingowanie, samo w sobie, jak się staje celem twojego życia, to coś jest nie tak, nie? To gdzieś świetnie jest, jeżeli to jest dodatek do twojego zwykłego, codziennego życia. Wszyscy to jest twoja opinia też, nie? Tak, no, znaczy w ogóle wszystko, co dzisiaj mówię, to jest moja opinia. Twoja opinia jakby, też jakby z perspektywy mówisz osoby, która chodzi, tak? Która korzysta z tego. Ja jestem guru swingerskim i nigdy nie uzurpowałem sobie, wiesz co, prawa. To nawet nie chodzi o to, że ty jesteś... Czy mówić, co jest dobrym swingiem, a co jest złym swingiem, bo tak jak mówię, dla każdego może być to co innego i to słowo ma 1000 znaczeń. Pewnie. Ale tak jak mówię, fajnie jest, w moim przypadku, fajnie jest, jeżeli to jest jakiś dodatek, który się zdarza raz na czas, który potem można do niego gdzieś tam wracać, nawet ze swoją partnerką, ale nie jest to główny cel egzystencji, to jest wizyta w klubie, czy umówienie się w jakimś większym gronie, tak? I ja nie mogę narzekać na seks z moją partnerką. Uważam, że jakby genialnie się dogadujemy w łóżku. I gdzieś tam to jest, no, coś nowego, coś ekscytującego, coś nowego w kategorii, to zawsze jest coś nowego. Okej, dobra, to tak bardzo personalnie cię zapytam, skąd wynikła chęć jakby twoja, żeby skorzystać z takiego klubu, albo raczej może to klub przyszedł... Zdziwiła mnie pornografia w dzieciństwie. Może, nie żartuję. Nie, może klub przyszedł z czasem, ale może chciałeś po prostu, nie wiem, jakiegoś trójkąta. Z czego to wynika? Znaczy, chęć jakby ja, tak, próby współżycia z tak jeszcze z kimś innym. Gdzieś tam bardzo u ciebie. Mocno, tak, na moim przypadku. Gdzieś tam bardzo mocno ewoluowałem. Od osoby bardzo zazdrosnej po osobę, która nie ma najmniejszego problemu, a nawet więcej, która lubi widzieć swoją partnerkę z kimś innym. To gdzieś tam przyszło z czasem. Nie wiem, nie potrafię, nie odważę się wskazać jednego punktu w moim życiu, które mi powiedziało, tak, to jest ten moment, gdzie ja stwierdziłem, że będę swingersem i zacząłem, i mówię, to chodzi, idziemy, jedziemy do klubu. Nie, ja pytam... Przeczytałem świetnego bloga. Ja pytam o ten moment, w którym stwierdziłeś, że mógłbyś spróbować przenieść swoje łóżko, tak, prywatność taką jakby pomiędzy dwojga osobami, tak? Między dwiema osobami, ale jakby szersze wody, że ktoś jeszcze, tak? No bo na tym się gdzieś opiera, nie było, też swing, tak? Nie że było, no, nie jest było, wymiana nie było tych chyba partnerów. Takiego jakiegoś
jednego punktu w życiu przełomowego. Nie, 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 to nie będę tutaj oryginalny. Ale na przykład mam jedną zasadę w życiu, czyli nie lubię się wypowiadać na temat, na który, którego nie spróbowałem. Więc gdzieś tam pewnie ciekawość była jednym z tych motorów napędowych na początku, nie? Czy jedyne, co ryzykowaliśmy, bo mega ważne dla mnie przynajmniej, dla mnie, dla mojej partnerki, jest też wyznaczenie sobie granic, ale nie wyznaczanie sobie granic w klubie podczas imprezy, tylko wyznaczanie sobie granic dużo wcześniej, tak? Pogadanie, co nas kręci, co nam się podoba, a co już nas nie kręci i co jest jakby, wiesz... No to jest jak najbardziej zdrowa kwestia, tak? Więc, to mówienie o swoich potrzebach. Więc jakby to jest... No to jest powód, że niewiele ryzykowaliśmy. Jakby bilans zysków i strat wychodził, ta tabelka, mityczna tabelka in plus, in minus z poprzedniego podcastu, bardziej wychodziła na plus. Niewiele ryzykowałem. Robiąc to świadomie, wiedząc, że tego chcę, że chcę sprawdzić, jak będzie... za każdym razem dawaliśmy sobie taki wentyl bezpieczeństwa, zresztą on dalej jest, że jak coś nie zagra, to się wycofamy i ta druga osoba nie będzie miała pretensji. To nie jest tak, że idziesz zero-jedynkowo, że jak już zaczniesz, umówisz się z kimś, to musisz z nim iść. Tysiąc rzeczy się musi złożyć na to. Musi coś zaiskrzyć, ten ktoś oprócz wyglądu zewnętrznego gdzieś tam musi, przynajmniej w naszym przypadku, musi być po prostu fajny, normalny. Musisz, żeby z kimś się dobrze bawić w łóżku, to musisz się z nim najpierw dobrze gadać. Nie? Bo ja to się zgodzę. Jakby, zgodzę się z tobą. Więc jakby no chęć spróbowania, poszliśmy, sprawdziliśmy, bo gdzieś tam w naszym związku zastosowaliśmy sobie taką metodę małych kroków, czyli nasza pierwsza wizyta w klubie, jako dawkowaliście sobie jako to gości, stopniowo. Byliśmy tylko obserwatorami, tak? Byliśmy jakby, żeby zobaczyć pierwszy raz, czym to się je, i ja każdemu z naszych gości to też powtarzam, jak ich oprowadzam po klubie, bo jakby rytuał jest taki, że przychodzą goście nowi i my ich zawsze, albo ja, albo moja partnerka, oprowadzamy ich po klubie. Pokazujemy im, bo w naszym przypadku tak było zrobione i nam się to strasznie spodobało i skopiowaliśmy to do siebie. Pokazujemy im wszystko i tłumaczymy trochę zasady, co, gdzie, jak i dlaczego, nie? To no taki obchód gospodarczy, brzydko mówiąc. I za pierwszym razem byliśmy tylko obserwatorami, z każdą kolejną wizytą, gdzieś tam wracając do domu, tak, przegadując. To jest takie stopniowe dawkowanie sobie tego, żeby nie tak, od razu rzucić się na głęboką wodę, bo można byłoby się zrazić. No tak, bo jakby się okazało, że to nie jest dla nas, no to byśmy się sparzyli, nie? To by było... No tak, ale z każdym następnym stopniowaniem bardziej stawało się to dla ciebie naturalne. No to przez stopniowanie. Tak. No gdzieś tam za każdym razem szliśmy krok dalej, gdzieś tam za każdym razem utwierdzaliśmy się, gdzieś że... Gdzieś granicę sobie przekraczaliście. Mamy granicę. No tak, no ale ona była cały czas gdzieś tam przesuwana. No tak, mówię, że to tak, ty bardziej chciałeś... To też nie jest tak, że myśmy sobie ustalili schemat. No słuchaj, ty... Nie, ja nie mówię o żadnym schemacie, tylko ja mówię o takiej kwestii, tak sam wspomniałeś, że no gdzieś jakby ty byłeś jakby tym punktem zapalnym, ty bardziej miałeś jakby to, może nie tyle co potrzebę, co chęć jakby spróbowania tego, tak? Więc gdzieś tam przekraczaliście razem jakby pewne granice, tak? No bo gdzieś podejrzewam, że wcześniej no wasze współżycie opierało się tylko na łóżku w domu, tak? Czy tam w jakichś innych miejscach, ale to byliście tylko we dwójkę. Dokładnie tak. No i potem obydwoje razem przekraczaliście coraz kolejny, dalej granice. W moim przypadku, no to jest jakiś tam kolejny element, nie? To jest, wiesz co, kolejna rzecz, która się pojawiła i Póki mam pewność, że to nic nie zepsuje, a jest w stanie tylko i wyłącznie coś poprawić, to fajnie, to w to idziemy. Jeżeli zacznę mieć wątpliwości, że to może coś popsuć między nami, no to nie zaryzykuję, no byłbym idiotą. Jakbym dla własnej przyjemności zaryzykował związek ze swoją partnerką. No, to jest, wiesz, kwestia już moralności i tego, jaki masz kręgosłup, tak? Wiesz, jak ty mówisz, to jest kwestia tego, że wiesz, każdy człowiek jest inny, to jest twoja perspektywa, tak? Niektórzy będą robić na przykład odwrotnie. Znaczy ja myślę, że... Że raczej nie będą w ogóle zwracać uwagi na partnera, tylko będą myśleć o sobie, tak? Znaczy, to trzeba o tym pamiętać. Bo zapytałeś mnie na papierosie, co motywuje,
ja też ci powiedziałem, że to są różne, absolutnie różne motywacje. Każdy ma inną motywację, swoją historię. No swoją, tak, też mówiłeś, tak, że no niektórzy, chociażby ta kobieta, która chciała sobie natomiast być głośniejsza. Ja, tak? ja mogę tylko i wyłącznie się wypowiadać w swoim imieniu, no może nie tylko w swoim, bo też, tak jak mówię, dużo rozmawiam z naszymi gośćmi i dużo ich, oni są bardzo otwarci, więc też chętnie ze mną rozmawiają. I motywacja dla faceta jakby powiększenia, wpuszczenia kogoś kolejnego do sypialni, nie? To jest na przykład taka, że no, najfajniejsze w seksie, nie wiem, przynajmniej znowu dla mnie, jest to, jak widzę, że mojej partnerce jest dobrze i coś sprawia jej przyjemność, nie? To jest logiczne, jakby, to bardzo daje kupę dużo większą satysfakcję dla mnie niż, nie wiem, gdzieś tam własna satysfakcja, w sensie własne skończenie, bo to można zrobić na tysiąc innych sposobów. Jasne, że tak. I teraz, jeżeli widzisz, że jej dwóch partnerów podoba się bardziej i też sprawia im to frajdę, ale jednocześnie nie zastępuje to ciebie, jesteś tym nieodzownym elementem, jesteś na co dzień, masz, nie wiem, 100 udanych stosunków ze swoją partnerką i jest ten 101, gdzie też widzisz, że jest jej dobrze, to ciebie też to cieszy, to jest jedna z motywacji. Nie tylko moja, niektórych naszych gości również, więc każdy jest inny. Za młody jesteś. Że... Nie, to nie chodzi o to. Nie, no nie, w porządku. Ja, ale ja na przykład to powiedziałem na początku. Nikogo bym nie namawiał i nie powiedziałbym tak, przyjdź, bo jest super, tak? Bo będziecie mieć lepszy seks. Mi się wydaje, że to jest... Będziesz na pamięci uwielbiał. To nie chodzi o kwestię wieku, ale o totalny indywidualizm. Oczywiście, że tak. Więc oczywiście, zacznijmy też od tego. Każdy z nas ma troszeczkę inną perspektywę, inną wizję na życie. Każdy ma inny kręgosłup moralny. Inny kręgosłup moralny, inne upodobania, więc wiesz... Natomiast ja się nauczyłem dla jednych, nie? Inaczej, dla jednych, powiedzmy, współżycie z kimś dodatkowym, już odciągając się od swingers clubów, tak? Współżycie z kimś dodatkowym, na przykład trójkąt, może być dla kogoś, jasne, śmiało, może być dla kogoś czymś dobrym, satysfakcjonującym, może wyciągnąć z tego coś dobrego, a niektórzy mogą na przykład tego nie dźwignąć. Niektórzy, oczywiście, że tak. I więc wiesz, to jest paradoksem. To jest kwestia tego, żeby się dobrać dobrze. Jeśli ja mam takie i takie upodobania, mam takie i takie preferencje, to dobieram się z partnerem, który też ma takie I okej, tylko tego nie ustalisz wcześniej, tak? To wychodzi w w czasie. No, też preferencje się zmieniają z wiekiem. To jest to, co ja powiedziałem. Że ja teraz też ewoluuję. Ja w życiu nie pójdę tak na ten moment. Nie ma możliwości, żebym na przykład odwiedził twój czy jakiś inny klub swingerski, tak? Bo taka jest moja perspektywa. Ja sobie wyobrażam życie w ten sposób. I chwała ci za to. Ale może za jakieś 30 lat, jak wspomniałem, może mi się coś zmieni. Może, nie wiem, nagle świat mi się gdzieś tam zawali, czy coś tam. Dlatego ja też tego nie wykluczam, tylko o tym mówię, że na ten moment, tak, ja w ogóle tego nie widzę. Mówiąc o sobie, jakby... No, ja jestem tutaj, tak? Pewnie 15 lat temu, jakbyś mnie o to zapytał, odpowiedziałbym dokładnie tak samo, jak ty teraz. Więc no, kwestią indywidualną. Jest to kwestią indywidualną, jest to kwestią przegadania, nie wiem... Inaczej, no bo to wiesz, teraz mówimy jakby o kwestii partnerskiej, tak? No ale jak ktoś jest singlem, to on może, nie wiem, i w wieku 20 sobie pójść, jak ma ochotę. Wiesz. Warunkiem, że wybiera swingers club i wie... Na czym on polega, nie są tym burdele, tak? Tak, powiedział mu też wcześniejszy gość, że no często niestety z czymś takim się spotyka, no, tak? No, to jest na przykład, bo tam też był w tym podcaście, który poruszyłeś, była kwestia bezpieczeństwa pod kątem badań i takich rzeczy, nie? No to jest jakby... Właśnie, w sumie to jest też bardzo dobry temat, no bo ale z tego, co wiem, no to tego, co on mówił... Nie jestem w stanie tego weryfikować, Za dużo papierów chyba, co? Nawet nie chodzi o papiery. Chodzi o to, że ja ufam ludziom. Może to jest... Ja też ufałem jednej kobiecie. No, ja ufałem. Ja się parę razy, podobno kto ma miękkie serce, ten ma twardą dupę, nie? To, ale parę razy się na tym przejechałem. Mimo wszystko ufam ludziom na tej zasadzie, że uważam, że każdy dorosły człowiek. Jeżeli przyjmiemy z założenia, że to są
fajni, rozsądni, normalni ludzie, którzy mają poukładane w głowie, bo jakby to już ustaliliśmy, nie, że tacy goście to jest... Tacy są pożądani przez ciebie. Pożądani, to jest trzon naszego klubu. To są pożądani ludzie przez ciebie. I takich najczęściej spotykam, to też, żeby była jasność. 80% dla mnie naszych gości to są właśnie tacy ludzie, to też wychodzę z założenia, że oni w tej kwestii są poukładani, są rozsądni, jak ale każdy dorosły człowiek. Ale trafi ci się dalej te 20%. Tak, według twojej statystyki, tak? Trafi ci się 20%, która kompletnie tych zasad, powiedzmy, higieny BHP nie będzie, powiedzmy, przestrzegała, tak? No i potem może być problem. No to może jest, wyniknąć. Tak, tylko że z drugiej strony, idąc do takiego miejsca, jak Swingers Club, ogólnie dostępne, porozkładane w każdym możliwym zakamarku klubu, żeby były dla każdego widoczne i dostępne, są płyny dezynfekcyjne, są prezerwatywy, ręczniki, prześcieradła, takie, żeby... To nie jest tak, że przychodzisz do miejsca i jakby jedna para skończyła, schodzi z łóżka i ty wchodzisz na to miejsce. Nie no, ty jako klub BHP masz, że to powiem, zapewnione, tak? Tą higienę. Ja się z tą zgadzam, ale chodzi o to, że... Na przykład używanie prezerwatyw jest absolutnym must have. W ogóle jakby dla mnie nie ma, one po to są i to jest taka specyfika kontaktów, że dla mnie, ja nie mogę nikogo zmusić do ich używania, nie? Natomiast mogę zareagować na to, jak ktoś próbuje ich nie używać. I po to mamy też właśnie naszych gości, po to ich zawsze pytam, po to z nimi rozmawiam, bo raz usłyszeliśmy, że jeden z naszych gości gdzieś tam nie do końca próbował oszukać, nie? Dziewczyny gdzieś tam nie zakładając, nie wiem, ściągając. Też nie jestem detektywem, nie weryfikowałem tego. Dla mnie sytuacja jest zero-jedynkowa. Nigdy więcej go nie... Nie wpuścisz go więcej do klubu, tak? Więcej nie będzie, tak? Więcej nie będzie uczestnikiem twojego klubu. Będzie uczestnikiem zabawy u nas w klubie, bo dla mnie to jest no, takie trochę abecadło, nie? Zdrowego rozsądku i... Higieny jakiejkolwiek, tak? No i tak mówię, tego, no takiego przysłowiowego BHP. Więc, no tak jak mówię, no tu bym się też odniósł do tego, chociaż na szczęście odeszliśmy od tego podcastu wcześniejszego, bo ja też nie chciałbym się skupić tylko na ocenianiu podcastu, to nie chodzi, który nie chodzi na ocenianiu, tylko właśnie, no tu jakby zderzają się dwie opinie, tak? Więc ja uważam, że fajnie jest wrzucać poprzedni podcast, chociażby z tego względu, że no mamy jakby zderzenie, tak? Ale dzięki niemu ja jestem tutaj, nie? To jest... No, to jest też, wiesz, o to chodzi. I teraz mogę przedstawić swój punkt widzenia. Swój punkt widzenia, swoją perspektywę. I trochę się boję, szczerze ci powiem, jak on już będzie opublikowany, trochę się boję wejścia w komentarze, nie? Bo to... Znaczy, powiem ale ci ja tak. Zawsze powtarzam wszystkim, ja nie jestem zupą pomidorową, tak? Nie każdy nie muszą smakować, lubić. Ty... ja powtarzam... I ktoś mnie może traktować jako zjeba i powie, że jestem zwyrodniały i w ogóle nie mam kręgosłupa moralnego. Może tak być. I okej, i ma święte prawo tak uważać. Pewnie, i nigdy tak nie odwiedzi naszego... Na naszego klubu, ani żadnego innego i chwała mu za to, nie? To ja rozumiem cię doskonale, gdzieś tam tą obawę, że tak nie chcesz patrzeć, no bo to może być negatywne i w ogóle. Ja każdemu mojemu gościowi powtarzam, nie wchodź w komentarze, bo nawet jeśli to jest twoje życie, tak? Jeśli ty jesteś szczęśliwy w swoim życiu, rób dalej to, co robisz, jeżeli tak? Jeśli nie krzywdzisz, to co powiedziałeś wcześniej, nikomu nie wyrządzasz krzywdy. Moja strefa komfortu kończy się na końcówce mojego nosa, nie? Więc wiesz, słuchaj, jeśli to sprawia tobie przyjemność, rób sobie to dalej, żyj sobie po swojemu, jeśli tobie jest tak wygodnie. Nie wszyscy mogą się z tym zgadzać. I to jest... A nawet... Nie ma osoby, która by żyła... Nie ma takiej osoby, która żyłaby takim życiem, z którą wszyscy by się zgadzali. No, nie ma możliwości. Nudno by było. Natomiast też... Więc ja powtarzam każdemu gościu, każda osoba, która tutaj przyszła, nie wchodź w komentarze, jak się czegoś obawiasz, nie wchodź, po co masz sobie gdzieś tam psuć humor, albo gdzieś tam... w głowie sobie zadawać dodatkowe, powiedzmy, jakieś pytania, które mogłyby zaburzyć. Nie każdy musi nas lubić, natomiast też nie zgodzę się z komentarzem, który jest po poprzednim podcastem twoim, że nie zna życia ten, kto nie był w klubie, albo nikt nie stworzy prawdziwej rodziny, jak nie. Dla mnie to było bardzo pojebane. Takiego pieprzenia dawno nie słyszałem. To było dla mnie bardzo pojebane, jak ja to usłyszałem, to mówię...
No, to już zdecydowanie, jest, to jest jakby, no, każda skrajność jest słaba. To wtedy wychodzi na to, że no, wszystkie rodziny, które powstały bez Swingers Clubów, to znaczy, że to są chore rodziny, szkoda, nie? Szkoda chyba komentować, bo to takie tak. Mocno pojebane. A teraz wracając jeszcze do tego BHP, co mówiłeś o tych prezerwatywach, a co w kwestii, no, imprez o tematyce gangbangowej, tak? Bo mój gość powiedział, że no, powiedzmy, jedna kobieta, która jest też osaczona przez paru partnerów, no bo tym się cechuje gangbang, tak? Mhm. Znaczy, osaczenie to jest złe słowo. No dobra, w sensie, okej, jest negatywnie nastawiona, ale no jest po prostu, przewaga jest mężczyzn, tak. Ona nie jest w pewnym momencie gdzieś tam skontrolować, czy ten dany partner ma prezerwatywę, czy nie, tak? No bo jest, powiedzmy, zajęta robieniem, kurwa, gała innemu. Ma by się ktoś spuścił na oczy, jak koledzy. No, albo, słuchaj, no jak możemy nie, sobie tak abstrahować. To był sarkazm. Wiesz, tak, ale no. To był sarkazm. Wiesz co, i teraz znowu będę mówił z naszego doświadczenia. W sensie, oczywiście, w sensie, no bo z własnego, twoja perspektywa. I z mojej perspektywy, i z perspektywy naszego klubu. Byłem świadkiem parę razy sytuacji, gdzie na ci mityczni, źli single przedstawieni, bo tam też znowu zrobię odnogę, przepraszam cię. Jasne, śmiało. On powiedział, że miał sytuację taką, że tam się był z jakąś singielką, nieważne, było pięciu gości, nie posłuchali, tak, że oni, a ja mam znowu tutaj zupełnie odmienne wrażenie. Ja mam wrażenie, że nasi goście pilnują się wzajemnie. W sytuacji, o której przed chwilą ci powiedziałem, że ktoś unikał zakładania prezerwatyw, nie jest moją obserwacją. To nie ja przyszedłem do łóżka, bo tego nie robię, tylko ja się to dowiedziałem od innego i w momencie, kiedy to było, bo tam jeden z naszych gości powiedział do drugiego: stary, co ty odpierdalasz? I jakby sam zareagował. Więc tutaj to też jest w 90% odpowiedzialne środowisko, ale odpowiedzialne nie tylko za siebie i za końcówkę własnego nosa, tylko odpowiedzialne za ludzi, z którymi się bawi, za dziewczynę, która jest w tej sytuacji. Każdy sobie zdaje sprawę, że ona gdzieś tam ma... Nie wiem, czy euforia to jest dobre słowo. Myślę, że tak. No, jest gdzieś tam... Gdzieś, jeśli są spełniane jej fantazje, tak, no to tak, ona gdzieś więc odchodzi sobie gdzieś tam dalej, tak, w trakcie aktu seksualnego. Trochę zaburzoną, nie? To, więc oni troszkę ją też pilnują. Oni pilnują siebie nawzajem. Ja nie lubię demonizowania. No to jest... Czy to nie chodzi o demonizację, tylko mówię o przykładzie, że takie sytuacje... Mogą mieć miejsce. Mogą mieć miejsce, ale No ty mówisz, że nie spotkałeś się z takimi, ja się, tylko ja raz miałeś raz miałeś tylko sytuację w swoim klubie, że ktoś ci to zgłosił. Że mi to zgłosili i natomiast liczę na to, że większość naszych gości gdzieś tam pilnuje się wzajemnie. Poza tym nawet na imprezach gangbangowych, co może być ciężkie do przełknięcia, najczęściej na tych łóżkach z tymi kilkoma mężczyznami nie są singielki. Będę wracał do tego, że trzonem Swingers Clubu, trzonek tych imprez no w porządku, są wiesz, pary. To jak powiedziałem wcześniej, kto chce robić, niech sobie robi. Partner, też który trochę sprawuje pieczę nad tym, co się dzieje. Nad tym, żeby było bezpiecznie, żeby było miło, przyjemnie przede wszystkim, ale też, żeby było bezpiecznie. Więc to... Może taka sytuacja była, tak jak mówię, ale to są incydentalne sytuacje. Dalej będę wracał do tego i powtarzał to jak mantrę, że nie idealizuję swingers klubu, nie idealizuję swingersów, bo to są tacy sami ludzie jak w każdej innej grupie zawodowej, grupie upodobań, ale to są normalni, w większości fajni ludzie, nie? I 90% tych swingersów będzie się na tym gangbangu fajnie zachowywać. Bo po to tam przyszli, za to zapłacili, nie? Czy oni są po jednej, czy po drugiej stronie, czy singli. Zdarzy się odsetek, zawsze się zdarzy, odsetek zjebów, ale od swojej partnerki mam zakaz mówienia dzisiaj o zjebach, nie? Wiem, tak. To moje jeszcze tylko jedno pytanie, w sumie już może ostatnie. Jak my w ogóle z czasem stoimy? Półtorej godziny mamy. Opowiedz mi jedną. Nie, no, wystarczy mi tylko jedna. Najbardziej pojebana sytuacja,
którą ty miałeś do czynienia. Nie musi być koniecznie związana z twoim klubem, może być jakby z tych czasów, gdzie jeszcze tego klubu nie miałeś. Ale pojebana... Dla ciebie. Dla mnie pojebana. Dla ciebie. I tu wracamy do singli. I niech będzie jedna, niech będzie dobra, jedna, żeby już tak... Nie wrzucę... Mówię, nie demonizować, wiem, tak? Wiem. Wiem, o co pytasz, natomiast ja ci powiem znowu z mojej perspektywy najbardziej pojebaną akcję, jaką widziałem. Na znanym portalu, nam wszystkim, jest profil pary dziewczyny, nieważne, która generalnie lubi, jak koło niej jest kilku, jak nie kilkunastu facetów. Nie? To jest jakby... Lubi. Takie upodobania, lubi. Trudno, no, wiesz. Widziałem kilka razy... jakby jej zabawy u nas w klubie. Wiem, ja też obserwuję, wiem, co lubi. I najbardziej pojebaną akcją to było to, jak ona siedziała przy stoliku i tak naprawdę czekała, żeby single do niej podeszli i zagadali, a oni biegali po klubie, szukając, gdzie się coś wydarzy, licząc, że gdzieś na farta podstawią kutasa bez tego. To jest dla mnie najbardziej pojebana sytuacja, którą widziałem. Nie żadna seksualna, bo tak jak mówię, ja tu nie widzę pojebania. Jeżeli coś komuś sprawia przyjemność, to, że mi się to nie podoba, to, że mnie to nie podnieca, to nie znaczy, że... Skoro to robi, to znaczy, że jemu się to podobało. Dla mnie pojebane jest to, że ktoś idzie do swingers klubu, płaci za wejście, ma bardzo atrakcyjną kobietę, która chce się bawić w większym gronie, czyli chce się bawić tak, jak to gdzieś tam w kanonie atrakcyjna swingu. Dla danej grupy osób, chce się bawić, a oni nie potrafią podejść, nie potrafią zagadać. Ja nie wymagam, ja każdemu singlowi to powtarzam, i ja, i moja partnerka, i każdy. Nikt od ciebie nie wymaga, żebyś przyjechał na białym koniu z różą w ustach, uklęknął i wiesz, i zaczynał podchody. Te dziewczyny, które przychodzą, pary, które przychodzą w połowie, one chcą singli. Oni są nastawieni przecież. Tak? Oni przychodzą właśnie po to, żeby tego singla poznać, ale postaraj się odrobinę. No tak, ale czym jest to nacechowane? Koniec końców, no... Współżyciem, tak? No, po to się to przychodzi. To się dla mnie przychodzi, też jest gdzieś tam paradoksem i też jak słyszałem o tych singlach tak z mojego poprzedniego gościa, że no to jest po prostu jakaś ciemnota, kurwa, tak? No to nie wiem, jak to inaczej nazwać. Natomiast ja bym nie nazwał, bo tak... Idziesz w miejsce, gdzie to jest konkretne miejsce do konkretnych rzeczy i tak jak on wspomniał, no oni uciekają się do tak, że tak powiem, no pojebanych sytuacji, dosypywania czegoś albo właśnie nie rozmawiania, tylko tak jak powiedziałeś ty, no, że chodzili i mieli nadzieję, że podłożą gdzieś kutasa, tak? No. My z żoną, będąc kiedyś w jednym z klubów, siedzieliśmy przy barze, siedzieliśmy gdzieś tam na sofie, we dwójkę rozmawialiśmy, nie mieliśmy nic przeciwko temu, żeby poznać jakiegoś singla. Nie wiem, co by się wydarzyło, jakby podszedł. Nie podszedł nigdy do nas przez 30 minut. W końcu stwierdziliśmy, że dobra, idziemy gdzieś zobaczyć, idziemy się pobawić po prostu ze sobą. I nagle ruszyła chmara, my ich nazwaliśmy komarów. Nie? Żaden nie wykazał się żadną... Znaczy, chmara to jest za dużo, bo tam było, nie wiem, 3-4 gości, bo też jakby historie o 20-50-100 singlach też są rodem z mchu i paproci, nie? Ale to wszystko zależy, jak duży jest klub, tak? No bo ty teraz... No nie, że to był, wiesz, jakby, no trochę sarkazm, no muszę być, jakby moim powodem wizyty u ciebie jest to, że się nie zgadzam z tam... Nie zgadzasz się, rozumiem. I gdzieś tam mam zadrę. Nie, no ciężko się zgadzać, już abstrahując od tego, że prowadzisz biznes, bo prowadzisz biznes taki też. No i walczę o to, żeby to jednak były fajne imprezy, bo jak one są fajne dla naszych gości i oni wychodzą zadowoleni, nieważne co tam robili, nie oceniając, tak jak mówię, to oni do nas wrócą i to jest najfajniejsze. Najfajniejszy klient to jest ten, który wraca, nie? To jest... No musisz zrobić, może tak powiem, dobrze, żeby on pamiętał cię on dobrze. On się musi dobrze czuć. No tak. No bo jak on się będzie dobrze czuł, to on do nas wróci. Albo wróci gdziekolwiek, gdzie indziej, ale powie, że tu było fajnie i to też wystarczy, bo tak jak mówię, szeptana reklama jest najlepszą formą reklamy. Single, temat rzeka. Do
chciałbyś jeszcze jakiś wątek, skoro tu już jesteś, tak? Chciałbyś jeszcze jakiś wątek poruszyć, taki dla ciebie istotny, z którym ty się, powiedzmy, nie zgadzasz z poprzednim podcastem, albo coś, co chciałbyś jeszcze powiedzieć tak od siebie? Kurczę, nie, no... Daję ci, wiesz, bo, wiem, bo... przyjechać tutaj, ja ci daję pełne pole do manewru, tak? Nie mam... Ani nie chcę nikogo namawiać, ani nie chcę nikomu odradzać wizyty w takim miejscu. Wątków, z którymi się nie zgadzam, mam kilka, ale każdy sobie musi wyrobić zdanie, mam taką nadzieję przynajmniej, że każdy sobie wyrobi zdanie na podstawie własnego doświadczenia, nie? I jednak mimo wszystko chciałbym, żeby ktoś, kto będzie ten podcast oglądał, to żeby miał świadomość tego, że to możesz wszystko, nic nie musisz, jest święte. I że on może przyjść i po prostu zobaczyć i stwierdzić, nie, to nie jest dla mnie. A może się okazać, że on przyjdzie i to siądzie i jemu się spodoba. No i odkryje gdzieś tam swoje drugie ja. Ze swoją partnerem, partnerką fajniejsze życie i tyle tak naprawdę. No, co możemy więcej powiedzieć? Nie namawiam, ale Nie zabraniam. Wszystko jest dla ludzi. Orgie były od starożytnego Rzymu przez średniowiecze. Geje nawet byli już dużo wcześniej też, tak? To w starożytnej Grecji, tak? To jest, wiesz, w średniowieczu podobno, wiesz. Jak się pandemia kończyła, to świętowali to właśnie orgiami, więc... nie dla każdego. Temat na pewno nie dla każdego. Temat na pewno... Nie dla każdej grupy wiekowej. Nie dla każdej grupy wiekowej, nie dla każdego mentalnie, nie dla każdego światopoglądowo, ale kurde, no może nie oceniajmy się wzajemnie, nie? Niech każdy robi, co mu sprawia frajdę i tyle. Jeden lubi Kaśkę, drugi Maryśkę, a trzeci jak mu nogi śmierdzą, no. Pewnie. To każdy ma inne swoje dewiacje. I oby jak najlepiej. Co? Ja ci bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Gdyby... była jeszcze jakaś potrzeba, tak? Chciał nagle stwierdzić, że jeszcze chcę coś powiedzieć, to w sumie mam taki wątek do rozszerzenia bardziej, albo by się nadarzyło, że powiedzmy, no, byłaby następna konfrontacja w jakiś sposób, tak? Bo ja byłem jeszcze umówiony na drugą rozmowę z tym swingersem, tak? To zawsze mogę potem na jakby kolejną kontrę zaprosić ciebie, tak? Tylko mówię, no, nieskończoność, bo tak możemy się przepychać, kurwa, ile będzie... wlezie, tak? Ale wiem, że tamten swingers ma jeszcze parę rzeczy do opowiedzenia i myślę, że jak najbardziej takie zderzenie perspektywy twojej, jego, gdzieś tam mojej, też publiczności przede wszystkim. Uważam, że to jest chyba najfajniejsze w tym, co ja tutaj prowadzę, tak? No bo, jak mówię, każdy może mieć pogląd na świat inny, tak? Dokładnie. Każdy widzi inaczej. I chwała nam za to, nie? Bo jakbyśmy byli wszyscy jednakowi, to by nudno było. Oczywiście, że tak. Ja bym nie miał o czym pogadać, ty byś nie miał o co się burzyć. Dokładnie. Wiem, o co chodzi, nie? Mam nadzieję tylko, że nie palnąłem czegoś, za co mnie moi goście zlinczują, nie? To jest... Słuchaj, jeśli mówisz to, co jest zgodne z prawdą, z twoją duszą i tak jak ty uważasz, to nikt nie powinien cię za to linczować, tak? A w smaczki mnie nie wciągniesz, to one zostają. Święta, druga zasada po tej, jedna jest ta pisana w regulaminie, możesz wszystko, nic nie musisz, aha, nie? A mówisz o smaczkach, to znaczy, że sytuacja. Druga zasada to jest, co było Vegas, zostaje Vegas i... Ja nawet nie mam zamiaru cię w to wciągać, bo tak jak mówię, to jest twój biznes, więc ale poza też tym, dla ciebie pojebana sytuacja może się okazać, że dla mnie jest zupełnie niepojebana, nie? Dla ciebie może być normalną, oczywiście, że tak. To jest jakby, wiesz, też na tyle pojebanie jest chyba do końca jednak normalnie. Każdy inaczej... Sposób, nie? Tak, każdy inaczej definiuje normalność. Tak. Tak, więc no to o tym trzeba też wspomnieć. I co? Tak wspominam. No, to jest twój biznes, no nie powiesz mi też o jakichś rzeczach mega absurdalnych, mimo tego, że one się zdarzyły raz na całą twoją karierę, tak? No bo to nie jest atrakcyjne. No, to zaburza. Oczywiście. Bo one się zdarzają. Ale to zaburza ogólny wizerunek klubów. Bo to nie tylko, to jest mój biznes, ale tych klubów jest coraz więcej i ja miałem, no kupę szczęścia mam w życiu, bo naprawdę w większości, w których byłem, te imprezy były fajne i tam mi się podobało i tam wracam. Jeżeli był klub, który mi się nie podobał, to tam po prostu nie wracam. I tyle. Prosta piłka.
Nie? Chujowy produkt, nie kupuję. Jedna dobry rzecz, przepraszam cię, bo muszę dorzucić. To teraz mi wpadło. Ale to. Kolega z Ameryki, który przyleciał, nieważne skąd, kolega przyleciał, rachunek jego, a rachunek tamtego kolegi dwuipółkrotnie wyższy. Dla mnie kolejne opary absurdu, kolejne kuriozum. Takie rzeczy. Osobiście ja jestem tym, który jakby rozlicza i większość właścicieli ma ten przywilej rozliczania gości przy wyjściu. I z reguły jest tak, że weryfikujemy rachunek. Jeżeli się coś nie zgadza, no to idziemy na bar i próbujemy wyjaśnić, a często gęsto się to po prostu, to się ufa po prostu gościom, bo dziewczyny też się mogły na barze pomylić, mogły źle odczytać numerek, mogły komuś jedno piwo nabić w jedną albo w drugą stronę, nie? Natomiast dla mnie przeszczelenie rachunku dwuipółkrotnie jest najzwyklejszą próbą, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, bo nie polemizuję, mogła mieć, jest to zwykłą próbą oszustwa. Jest po prostu kradzieżą. Jasne, no ja się z tobą zgodzę, tak? I tutaj oczywiście nie ma znaczenia, czy to będzie, wiesz, dyskont spożywczy, czy to będzie stacja benzynowa, czy to będzie swingers club. Ktoś go po prostu próbował okraść. Czy to będzie PiS nakładając nowe podatki? Oni są bezkarni. Oni są bezkarni, tak czy inaczej. Politykę mnie nie wciągniesz. Tym miłym, bądź niemiłym akcentem, Ja mam jedną świętą zasadę z naszymi gośćmi. O polityce nie rozmawiacie. Polityka jest jak dupa, poglądy polityczne są jak dupa, każdy ma swoje i... A uwierz mi, że bardzo różne opcje, frakcje polityczne odwiedzają swingers kluby. Nawet takie, których byś się nie spodziewał. Mocno konserwatywne pewnie. Tak, również ci. Słuchaj, zawsze, jak to się mówi, no jest reguła, ale od każdej reguły jest wyjątek. Życie. Tak jest. Nieprzewidywalne. Dzięki wielkie. Dziękuję ci bardzo. Zdrowia przede wszystkim.